Trochę czasu tak bardzo trudnemu i w sumie biurokratycznemu w kategoriach wartości kulturowych tematowi jak prawo zamówień publicznych. Witam pięknie panelistów, uczestników tej dyskusji. Jeśli Państwo pozwolicie, może zacznę od tego, że przedstawię Państwa, nas uczestniczących w dyskusji, no, które jak rozumiem Państwo zechcą z uwagą się przysłuchiwać. Zacznę od Pani. Pani Magdalena Sroka, wiceprezydent Miasta Królewskiego Krakowa, pan poseł Jerzy Fedorowicz i pan Borowski Michał, były naczelny architekt miasta stołecznego, też królewskiego, Warszawy. Proszę Państwa, temat, jaki dzisiaj mamy podjąć, jest tematem i ważnym, i potrzebnym. Ja muszę chyba zacząć od tego, że ogromnie podziękuję organizatorom za to, że zechcieli w czasie tak ważnego wydarzenia, jakim jest Kongres Obywateli Kultury, temu tematowi właśnie poświęcić trochę czasu. Po drugie, chcę podziękować, że zechcieli właśnie taki tytuł nadać temu panelowi. Fakty i mity. Pomysł świetny z bardzo prostego powodu. Ponieważ właśnie przez to, że wokół tego tematu, obok oczywistych faktów, jakie codziennie mają miejsce, narosło jeszcze więcej mitów, te problemy, które są szczególnie istotne i które decydują o tym, że jakieś sprawy są albo nie są załatwiane, właśnie giną, umykają, pozwalają na to, żeby z prawdziwych problemów robić sobie kpinki przez pryzmat właśnie tych mitów, które wokół nich narastają. Pewnie nie powiem nic nowego, zwłaszcza jak sądzę dla wielu z Państwa, którzy się profesjonalnie zajmują zamówieniami publicznymi, że prawa zamówień publicznych nikt nie lubi. No może prawie nikt. Ale też każdy uważa, że się na nim zna. I to jest, sądzę, kolejny powód pewnych problemów, z którymi mamy nie tylko w obszarze kultury do czynienia. Otóż właśnie ci, którzy się na tym prawie najmniej znają, mają najwięcej zapału, żeby to prawo naprawiać. Właśnie dlatego co miesiąc, no może nawet trochę przesadzam, może nawet dwa razy w miesiącu nieraz, zdarza się nowelizacja prawa zamówień publicznych, a pewnie co kwartał pojawia się, albo częściej, pojawia się kolejny dokument pod tytułem wytyczne, zalecenia, stanowisko, opinia, wzorcowy dokument i tak dalej, i tak dalej. Powoduje to, że akt prawny, ważny, ogromnie ważny, decydujący o rynku wielkiej wartości, obrósł w jakąś narość składającą się z dziesiątków rozmaitych tego rodzaju dokumentów, prawa powielaczowego, które tak naprawdę zaciemnia, przeszkadza, komplikuje, a nie pomaga. Myślę, że Państwo jako ludzie kultury, instytucje kultury z tym problemem macie do czynienia i podejrzewam, że to także Was mocno boli w codziennej pracy. Proszę Państwa, organizatorzy tego panelu wyspecyfikowali nam, jako uczestnikom dyskusji, kilka tematów czy kilka problemów, które powinniśmy pewnie podjąć i do których się powinniśmy pewnie odnieść. Ja nie wiem, na ile Państwo uważacie, że powinniśmy się czuć tym związani. Pewnie tak, ale spróbujemy być troszkę krnąbrni i także, jak sądzę, porozmawiać o innych rzeczach. Nie wiem też już na koniec tego wstępu, czy to jest dobra wiadomość dla Państwa, ale mam wrażenie, że raczej szanse na to, abyśmy się pokłócili, są niewielkie. Na to, żebyśmy temperaturę sporu podnieśli na wysoki poziom, też nie, ponieważ podejrzewam, że w sprawach fundamentalnych, zasadniczych będziemy mówili mniej więcej to samo, co samo w sobie nie jest może złym zjawiskiem, natomiast troszkę nie najlepiej świadczy o tym, o czym będziemy rozmawiali, to znaczy o materii zamówień publicznych w kulturze. Ponieważ jeśli się już zgadzamy, ja przynajmniej z tego, co Państwo publicznie prezentują, to zakładam, no to oznacza, że rzeczywiście nie jest chyba w tych sprawach najlepiej.
Jeśli Państwo pozwolicie, tu się zwracam do swoich kolegów panelistów, może zaczęlibyśmy od kwestii o takim zasadniczym znaczeniu, która powinna być chyba podstawą dalszych dywagacji naszych tutaj rozważań. Mianowicie, na czym polega specyfika zamówień w kulturze, w instytucjach kultury? Jakie są konsekwencje tej specyfiki? Jak to się przekłada na problemy, które mają państwo, które mamy przy realizowaniu tych zamówień? Ponieważ moim zdaniem właśnie ta specyfika, a to, że ona jest, nie ulega wątpliwości, decyduje o całym szeregu innych uwarunkowań, poczynając od prawnych, a kończąc na tych, z jakimi, jak mówiłem, państwo się borykają. Możemy od tego zacząć? No jeżeli od tego zaczynamy, to może faktycznie zdefiniujmy sobie, czym jest działalność kulturalna w myśl rozumieniu ustawy o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej. Polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. To jest dosyć szerokie pojęcie. Mówi też o tym, czym jest działalność instytucji kultury, która swoim zakresem obejmuje w szczególności pozyskiwanie usług lub dostaw od wykonawców zewnętrznych świadczących takie usługi i dostawy, dla których uzasadnione i dopuszczalne w świetle dyrektyw Unii Europejskiej jest stosowanie innych trybów niż tryby przetargowe określone w ustawie. Jak Państwo wiecie, ustawa Prawo zamówień publicznych ma być narzędziem, przedłużeniem pewnego rodzaju ustawy o finansach publicznych, które ma pomagać w sposób efektywny, konkurencyjny, przejrzysty wydatkować środki publiczne. W przypadku sektora kultury to narzędzie bardzo często przeszkadza wydatkować pieniądze efektywnie i osiągać najlepsze zamierzone cele merytoryczne, a nie pomaga. Ustawa co prawda przewiduje tryby niekonkurencyjne, które pomagają udzielać zamówień na usługi twórcze. To jest przede wszystkim artykuł 67 ustęp 1 litera B i C. Artykuł, który mówi, że możemy udzielić tak zwanego zamówienia z wolnej ręki na usługi wtedy, jeżeli są chronione prawami wyłącznymi, a więc w przypadku kultury taka sytuacja zachodzi szczególnie wtedy, kiedy w grę wchodzi ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, albo wtedy, kiedy dany obszar działalności jest chroniony prawem patentowym, kiedy możemy go nabyć tylko w drodze nabycia konkretnej licencji. Oraz również ten artykuł 67 ustęp 1 litera C, która mówi, że zamówienia z wolnej ręki mogą być udzielane w zakresie działalności artystycznej i twórczej. I teoretycznie wydawałoby się, że to wyczerpuje jakby potrzeby instytucji kultury, podmiotów publicznych, bo przypomnijmy, że w tej chwili tylko podmioty publiczne są zobligowane do tego, żeby ustawę stosować. Ta nowelizacja podwójna w ubiegłym roku, która dla nas była nieszczęśliwa, dla nas, czyli dla sektora publicznego, szczęśliwa okazała się dla organizacji pozarządowych, bo w końcu ustawodawca, dostosowując się do dyrektyw europejskich, wyłączył organizacje pozarządowe, mimo że nadal pozostają beneficjentami środków publicznych, wyłączył je z bezpośredniego stosowania przepisów ustawy. Jak Państwo pamiętacie, pewnie do tej pory był taki niebezpieczny zapis, że ten, który rozdzielał dotacje, mógł zobowiązać beneficjenta do stosowania przepisów ustawy. Oczywiście wszystkie samorządy, ale nie tylko samorządy, bo i ministerstwo skrzętnie stosowały ten przepis, zmuszając organizacje pozarządowe do bezpośredniego stosowania ustawy. To też pokazuje, że w sytuacji, w której ustawa mówi, że coś można, to każdy podmiot publiczny natychmiast czyta to, że musi. Co pokazuje z kolei taki sposób myślenia, który niestety przyświeca też kontrolującym, i to jest praktyka, że żyjemy w państwie opresyjnym i jakakolwiek próba interpretowania przepisów ustawy, nawet jeżeli zachodzi taka okoliczność, że można by było je zinterpretować, bo pojawiają się takie określenia jak w szczególności albo można, że podmiot publiczny zawsze i kontrolujący publiczny zawsze interpretuje nie na korzyść, że zastosowano możliwy inny tryb, ale na niekorzyść zarówno zamawiającego publicznego, jak i wykonawcy, i dopatruje się tam natychmiast złamania przepisów ustawy. W związku z tym wszystkie dopuszczenia w ustawie zawsze tak naprawdę zawężają, a nie rozszerzają katalog czy sposób postępowania.
I tak było oczywiście z tym stosowaniem ustawy, przez zmuszaniem organizacji pozarządowych do stosowania ustawy. W końcu ustawodawca odszedł od tego zagadnienia, dlatego że wszyscy przecież wiemy, że praktyka była taka, że te przepisy były stosowane źle. Albo proceduralnie, bo organizacje pozarządowe nie nadążały za kalejdoskopem błyskawicznych nowelizacji, jak już wspomniał pan prezes, stosowały złe druki, nie pobierały właściwych oświadczeń. No nie miało to najmniejszego sensu, zresztą sam fakt udzielenia dotacji jest już sposobem kontroli, określenia, czy te środki są wydawane efektywnie właściwemu podmiotowi, więc dalsze zobowiązywanie, mnożenie tych sposobów kontroli nie ma sensu. I w tym wypadku ustawa zmieniła się pozytywnie, natomiast negatywnie zmieniła się, albo w ogóle się nie zmieniła, w kilku innych punktach, które wydają się być kluczowe dla funkcjonowania sektora kultury. Pierwszym takim zagadnieniem, jeżeli mogłabym już tak przejść do konkretu, to jest na przykład żądanie oświadczenia, o którym mowa w artykule 22 i artykule 24. Oświadczenia, które mówi, że wykonawca dysponuje wystarczającym potencjałem technicznym, wystarczającym doświadczeniem oraz że dysponuje że nie odwołał, czy nie zerwał, nie naruszył stosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przeciągu ostatnich 3 lat. I oczywiście żądanie tego oświadczenia jest obligatoryjne, nie fakultatywne. W związku z tym w przypadku zatrudniania artystów, szczególnie zagranicznych, których honorarium przekracza 14 tysięcy euro, a jak powszechnie wiadomo, to nie jest jakaś oszałamiająca kwota. Należy tego oświadczenia żądać, tak? Mieliśmy taki przypadek z Placido Domingo, kiedy żądając oświadczenia spotkaliśmy się z dosyć kategoryczną odmową podpisania tego oświadczenia, dlatego że artysta dziwił się, dlaczego musi oświadczać, że posiada wystarczający potencjał techniczny, że dysponuje odpowiednim zapleczem. Nie rozumiał również, dlaczego ma oświadczyć, że nie zerwał wcześniej żadnego kontraktu z zamawiającym publicznym, bo owszem, zrywał. Dlaczego też miałoby go to wykluczać z występowania, akurat w tym przypadku to były deski Opery Narodowej w Warszawie. I tak jak mówię, no, dziwił się temu bardzo. Jego agent kategorycznie odmówił podpisania tego oświadczenia, przekazywania go dalej. Finalnie skończyło się na tym, że Placido Domingo oświadczenie podpisał z litości. Podpisał, ponieważ prawniczka, która była zobowiązana do tego, żeby to oświadczenie pozyskać, wykazała się na tyle dużym samozaparciem i tak cierpliwym tkwieniem pod drzwiami jego garderoby, no, że uległ. Jest człowiekiem bardzo miłym i nie mógł znieść tego, że ona cierpi, i podpisał, tak? Tym niemniej jednak niekoniecznie jest to najlepszy sposób dla zamawiającego publicznego, żeby pozyskiwać wymagane ustawą dokumenty. Oczywiście nie zawsze się też dysponuje takim zapleczem personalnym, który jest w stanie skutecznie taki dokument pozyskać. Dlatego wydaje się, że w tym wypadku ustawodawca, który ma możliwość, bo dyrektywa klasyczna, czyli dyrektywa europejska, mówi wprost, że można tych dokumentów żądać, ale można też ustanowić odrębne przepisy i wyłączać to oczekiwanie. Ustawodawca mógłby z tego skorzystać i doprecyzować ten zapis w odniesieniu do sektora kultury. No bo tutaj oczywiście w Polsce mamy znowu taki przypadek, że ustawodawca, w tym wypadku Urząd Prawo Zamówień Publicznych, w tym wypadku stawia się w roli nie podmiotu, który ma kontrolować procedurę czy ułatwiać sposób wydatkowania środków publicznych, ale podmiotu, zresztą każdy kontrolujący stawia się w roli podmiotu, który ma decydować o wartościach merytorycznych. Bo wierzcie mi państwo, że szalenie trudno jest przekonać kontrolującego, dlaczego Jenny Holzer udzielamy zamówienia z wolnej ręki na wykonanie instalacji świetnej napisów Miłosza na Wiśle,
I czym takim niezwykle oryginalnym, czy to naprawdę schronione prawem autorskim, że ona świeci z jakiegoś projektora kawałek cudzego wiersza po wodzie? No, z punktu widzenia kontrolującego, który reprezentuje organy kontroli, nie nosi to cech czy znamion prawna autorskich i nie wydaje się, że powstaje jakiekolwiek dzieło, tym bardziej, że to dzieło jest światłem, czyli falą opartą na innej fali, bardziej nieco materialnej i nie zapisuje się w żaden sposób, tym bardziej, że Jenny Holzer nie zezwala na fotografowanie swoich prac. I tkwimy w pewnym martwym punkcie, ponieważ musimy tak sformułować przedmiot umowy, żeby on dla udzielającego zamówienia nadal był dziełem i działalnością twórczą z punktu widzenia ustawy i żeby kontrolujący takie rozwiązanie zaakceptował, a jak Państwo się pewnie domyślacie, wynagrodzenie Jenny Holzer wielokrotnie przekracza kwotę 14 tysięcy euro, gdyż jest, jak wiemy wszyscy, pierwszą artystką, która zaczęła operować światłem w swoich pracach, jedną z najważniejszych artystek z dziedziny sztuki współczesnej. I tak dalej, i tak dalej. W związku z tym z tego punktu widzenia zamawiający publiczny jest w kłopocie. Drugi taki dylemat, który zamawiający publiczny ma po znowelizowaniu ustawy i który powoduje, że przestaje być konkurencyjny, a nawet przestaje być w ogóle całkowicie interesujący, co czasami jest dramatyczne, bo czasami pieniądze publiczne znacznie uatrakcyjniają zamawiającego publicznego i dowolność ich dysponowania. To jest oczywiście niemożność wypłacania zaliczki przy stosowaniu trybu zamówienia z wolnej ręki. Zapisana w ustawie wprost, nie pozostawiająca cienia wątpliwości. Artykuł 152a bodajże, nie pamiętam niestety, 151, przepraszam, to w tych numerkach zawsze byłam kiepska. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, artykuł 151a ustawy, który ogranicza w ogóle zasady stosowania zaliczki, ogranicza zasady stosowania zaliczek, natomiast dopuszcza możliwość zaliczki 20% wtedy, kiedy się w przetargu wpisze, że zaliczka ma być, daje zamawiającemu publicznemu różne możliwości stosowania zaliczek w przypadku dużo bardziej wrażliwych na wydatkowanie środków publicznych sektorów, jakim jest deweloperka, a nie daje absolutnie żadnej możliwości sektorowi kultury, bo przecież wiadomo, że zamówienie z wolnej ręki to jest podstawowy tryb dla funkcjonowania tego sektora i tak naprawdę prawie wyłącznie przez ten sektor powinno być stosowane. W związku z tym, jak Państwo pewnie też się domyślają, zapraszanie czasami nawet artystów bardziej komercyjnych, bo oczywiście dotyczy to też wielkich śpiewaków operowych, ale w przypadku artystów bardziej komercyjnych, takich jak Lenny Kravitz, czy takich jak Norah Jones, zakontraktowanie ich z informacją, że oczywiście jest nam szalenie miło i gwarantujemy, że posiadamy te środki publiczne i oczywiście wypłacimy im honorarium, tym niemniej jednak muszą poczekać i po wykonaniu koncertu dostaną 100% tego honorarium i niemożliwa jest żadna zaliczka, jest taką próbą negocjacji, która naraża nas na śmieszność. To już nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że oczywiście udaje się czasami to wynegocjować i zdarzają się tacy artyści, którzy godzą się na takie dziwne rozwiązania, mimo że trwa to naprawdę bardzo długo. No ale w przypadku większości artystów, którzy się liczą na rynku światowym, dla nich taka próba wyjaśnienia, że zaliczka nie jest możliwa, a zaliczka najczęściej jest odczytywana z jednej strony jako potwierdzenie wiarygodności partnera. Artysta zagraniczny nie musi rozpoznawać, kim jest, nie wiem, Narodowe Centrum Kultury, czy Krakowskie Biuro Festiwalowe, czy czym jest Poznańska Estrada albo Warszawska Estrada. Nie jest jego obowiązkiem znać dorobek twórczy tych instytucji, jak również badać ich wiarygodność. Dla niego potwierdzeniem wiarygodności partnera zewnętrznego jest oczywiście uiszczenie honorarium. Często nawet jest to honorarium w całości, wypłaca się 100% honorarium przed przyjazdem na miesiąc, na przykład przed przyjazdem artysty. I tutaj jakby wszystkie kwestie sporne rozwiązują w razie czego instancje sądowe. Zresztą show business czy ta kultura bardziej rozrywkowa cechuje się takimi prawami, że artysta określonej pozycji nigdy nie pozwoliłby sobie na to, żeby taką zaliczkę zachować. My mieliśmy taki przypadek wtedy jeszcze, kiedy wypłacanie zaliczek nie było zakazane literalnie, a że mieliśmy zakontraktowane
tutaj, tak jak mówię, zmierzamy w kierunku trochę niższej kultury, Pussycat Dolls na Sylwestra w Krakowie, z taką klauzulą w umowie, że na miesiąc przed imprezą mogą odwołać swój występ, no i wtedy zwracają 100% honorarium, które już miały na koncie. I tak też się stało, zwróciły 100% honorarium, w Krakowie nie wystąpiły, więc jak widzimy, w praktyce, bo jesteśmy wszyscy praktykami, nie zachodzą takie okoliczności, które by miały powodować jakiś stres spowodowany wypłacaniem zaliczek artystom zewnętrznym, a na pewno jest to bardzo duże utrudnienie. I wreszcie kolejna rzecz, która moim zdaniem jakby dyskwalifikuje tą nowelizację, to jest zmiana artykułu 5. Czasami bardzo trudno jest określić precyzyjnie przedmiot zamówienia i czasami ten zapis, że zamówienie z wolnej ręki może dotyczyć tylko usług z zakresu działalności twórczej i artystycznej, jest niewystarczający. Bardzo często kupując coś, na przykład musical, czy zlecając realizację musicalu, czy zlecając właśnie, nie wiem, koncert Lenego Krawica, bardzo często honorarium, tak zwane honorarium artysty, zawiera w sobie również szereg kosztów technicznych. Czasami takich jak dostarczenie sceny, nagłośnienia, oświetlenia, reżyserów światła, akustyka. No jest to dosyć skomplikowane zagadnienie i ten artykuł 67 nie odpowiada rzeczywistości, tak? Nie precyzuje dokładnie tego, co się zamawia i nie może stać się wystarczającą podstawą do udzielenia zamówienia artyście. I taką podstawą do tej pory był artykuł 5. Artykuł 5, który znowu odsyłał nas do dyrektywy europejskiej, który mówił, że usługi z tak zwanego katalogu usług niepriorytetowych można zlecać stosując inne tryby niż tryby konkurencyjne, w tym między innymi zamówienie z wolnej ręki. I ten artykuł do tej pory nie był niczym obwarowany. Po nowelizacji ten artykuł zmienia się, już się niestety zmienił, tragicznie się zmienił. Zmienił się w ten sposób, że oczywiście nie możemy stosować tego trybu zamówienia z wolnej ręki, tak jak stosowaliśmy do tej pory, po prostu dlatego, że taka była rzeczywistość, że usługa z dziedziny kultury była nieco bardziej skomplikowana, zawierała czy nosiła sobie też sobie cechy usług o charakterze technicznym. Mówi on o tym, i to jest właśnie jeden z tych przykładów, kiedy ustawodawca używa słowa wytrycha w szczególności. Mówi o tym, że owszem, możemy stosować nadal tryb zamówienia z wolnej ręki, w szczególności, czyli nie tylko, ale ze szczególnym uwzględnieniem, okoliczności, które są wymienione poniżej, czyli naruszenie zasad celowego, oszczędnego, efektywnego dokonywania wydatków. 4 punkty. Te 4 punkty niestety nie są niewinne, mimo że brzmią tak, że wydawałoby się, że można było do nich dopasować jakiś katalog okoliczności, które mogą zajść. Niestety to jest odesłanie bezpośrednio do ustawy o finansach publicznych i ten katalog, ten 4 punkty to jest katalog zamknięty, który powoduje, że nie można w sposób dowolny tak naprawdę tego artykułu 5 wiązać z zamówieniem z wolnej ręki. Czyli wszystkie usługi o charakterze nieco bardziej skomplikowanym, wszystkie usługi o charakterze troszkę bardziej koproducenckim, które jednakowoż nie są usługami z zakresu filmu, ale innymi usługami z zakresu kultury, są niemożliwe do zlecenia. Może nie dlatego, bo opinie prawne oczywiście są takie, że należy nadal bezwzględnie stosować artykuł 5, opierając się na tym w szczególności. I prezes Urzędu Zamówień Publicznych właśnie w jednym ze swoich słynnych uzupełnień, wytłumaczeń, wyjaśnień tłumaczył, że tak też będzie ten zapis rozumiany. Problem tylko polegał na tym, że miesiąc później to swoje tłumaczenie pod tym samym numerem na stronie internetowej wymienił na takie, które mówi, że oczywiście ten katalog jest zamknięty. W sumie nie wiem, dlaczego nie zdecydowaliśmy się na złożenie doniesienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przeciwko dokumentom. Może jeszcze warto wrócić do tego tematu. No tym niemniej jednak takie rzeczy też się zdarzają w funkcjonowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych. A warto jeszcze podkreślić, że prezes nie tylko, czy ta nowelizacja nie tylko blokuje nam racjonalne i przejrzyste zasady zlecania takich imprez jak organizacja
opery, jak wystawienie musicalu, wystawienie przedstawienia teatralnego, czy organizacja dużego festiwalu, ale też nadpobudliwość Urzędu Zamówień Publicznych i ustawodawcy oczywiście objawia się również w artykule 2a, który mówi, że minister może w trybie rozporządzenia ustalić własny katalog usług niepriorytetowych, zamiast implementować je tak jak dotychczas z przepisów europejskich, gdzie ten katalog jest jakby znany, rozpowszechniony, odnosi się do kodów CPV, którymi posługujemy się 10 lat, ale nie, my teraz publikujemy własne katalogi usług niepriorytetowych, które oczywiście jak zawsze mają u nas charakter zawężający. Wprowadzają różne nazewnictwo, powodują pewnego rodzaju stres, szczególnie w przypadku, w którym kontaktujemy się z wykonawcą zewnętrznym. No i de facto, tak jak mówię, no moja ocena tych nowelizacji i zasad stosowania ustawy jest bardzo, bardzo negatywna. Nie dlatego, że nie dałoby się jej stosować, ale że jej stosowanie wymagałoby kilku zmiennych. Po pierwsze, odwagi w interpretacji przepisów. Taką odwagę być może nawet mielibyśmy. Być może nawet mielibyśmy prawników, którzy pomogliby nam te przepisy zinterpretować, ale to jest jeszcze niewystarczające, bo wymagałoby świadomości od kontrolujących, a kontrolujący, no niestety, są tacy, jacy są, bardzo często nie posiadają żadnej wiedzy w dziedzinie kultury i jakiekolwiek wymieniane przez nas nazwisko nie mówi absolutnie nic i nie powoduje żadnej czołobitności, ani żadnego przejęcia, ani nie ma żadnego znaczenia, absolutnie. Możemy mnożyć te nazwiska, one nic nie mówią, ale to też nie jest jakby jeszcze problem. Problem jest taki, że to, że nie mówią, nie powstrzymuje ich przed kwestionowaniem zasad stosowania różnych trybów, ale też mnogość różnych sposobów kontroli, bo zamówienia kontroluje i Regionalna Izba Obrachunkowa, zamówienia publiczne kontrolują kontrole wewnętrzne samorządów, zamówienia publiczne kontrolują podmioty europejskie, które odpowiadają za rozliczenie środków europejskich. Zamówienia publiczne kontrolują wreszcie sami pracownicy Urzędu Zamówień Publicznych. Tych kontroli jest bardzo dużo i opinie tych kontroli często na temat tych samych dokumentów są sprzeczne. Znaczy Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdza, że coś jest dobrze, a ktoś inny mówi, że to jest źle i podważa zasady stosowania. Co więcej, ten koszmar się niestety nie kończy na tym, bo w najgorszym wypadku jeszcze zawsze można w trybie procedowania też trybów konkurencyjnych skończyć przed Krajową Izbą Odwoławczą, która w tej chwili orzeka jednoosobowo i od tego, na kogo się trafi i w jakim humorze ten ktoś będzie, zależeć będzie, czy nasza procedura i cały czasami wielomiesięczny tryb prowadzenia postępowania zostanie uznany za prawidłowy czy nieprawidłowy. Więc tych wypaczeń jest bardzo dużo, ale dla sektora kultury, tak jak mówię, najgorsze i najgroźniejsze jest tak naprawdę w ogóle brak w polskim prawie, i tutaj dzięki Agnieszce Odorowicz mamy definicję koprodukcji filmowej i mamy w ustawie wprost napisane, że nie stosujemy ustawy do produkcji i koprodukcji materiałów programowych. Pewnym niedociągnięciem jest brak legalnej definicji materiału programowego w polskim prawie. Tym niemniej jednak interpretacyjnie wszyscy wiemy, że te filmy możemy produkować w miarę dowolnie. Natomiast nie ma definicji w żadnej z ustaw, nie też w ustawie o prowadzeniu organizacji działalności kulturalnej, koprodukcji z zakresu kultury. Być może to dawałoby nam szansę na współpracowanie też podmiotów publicznych, teatru z teatrem, na temat wspólnej premiery, gdzie alokujemy środki publiczne u tego, kto jest producentem wiodącym, tak? Bo przecież pojęcie producenta wiodącego funkcjonuje. My w tej chwili jesteśmy zablokowani w jakiejkolwiek współpracy, bo z tego punktu widzenia, a obowiązuje nas ustawa, zawsze jesteśmy zamawiającym, a ten drugi podmiot, który wnosi połowę finansowania, może być z naszego punktu widzenia tylko wykonawcą, co jest oczywiście absurdalne, wypaczające. No i wszyscy wiemy, do czego prowadzi. Dziękuję bardzo. Ja mam prośbę, żebyśmy trochę w czasie się ograniczali, żeby to była dyskusja rzeczywista, polemika, a ja troszkę powiedziałem na początku, że się nie mamy chyba o co spierać i zaraz sobie zaprzeczę w tym momencie, ponieważ ja powiem, że jestem, no,
takim umiarkowanym entuzjastą zaliczek w zamówieniach publicznych. Jako takich, jako instytucja pojmowana systemowo. A moim zdaniem jest to troszkę ryzykowne i konstrukcja jest dziwna. Z jednej strony bierzemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wymyśliliśmy zabezpieczenie zaliczki, z drugiej strony dajemy zaliczkę. To po pierwsze. Po drugie, konstrukcja sama jest ułomna, ponieważ bardzo zawężona do kilku sytuacji. Nie mówię o robotach budowlanych. Mam wrażenie, że problem, o którym pani prezydent mówiła, dotyczący zaliczek dla ludzi sztuki, artystów, nie dotyka i nie dotyczy tej materii i tego obszaru, o którym pani mówiła, i on się lokuje zupełnie gdzie indziej. Jego należy załatwić i on powinien być załatwiony, tylko obawiam się, że nie w ten sposób, w jaki w tej chwili próbuje być wyinterpretowywany z tego przepisu 151 dotyczącego zaliczek, ale to tak na marginesie. Natomiast jeszcze jedna prośba do nas wszystkich. Pani prezydent znakomicie operuje znajomością ustawy, przepisu, artykułu. Obawiam się, że państwo przysłuchujący się tej dyskusji nie do końca kojarzą, co to jest artykuł 5, co to są usługi niepriorytetowe. No dokładnie, w związku z tym może rozmawiajmy. Ja też nie chciałbym tutaj wprowadzać wątku szkoleniowego, wyjaśniając, objaśniając o czym, co autor na myśli miał. Natomiast mówmy o problemach. Problem istotny jest w momencie, w którym mówimy o trybie udzielenia zamówienia na usługi kulturalne, tak to się dziwacznie trochę nazywa, o tej wolnej ręce, o tych usługach niepriorytetowych, o konsekwencjach, jakie wynikają z stosowania bądź niestosowania tego rodzaju możliwości prawnych, jakie tam są. Nowelizacja, o której pani mówiła, to jest klasyczny przykład tego, czego być nie powinno, gdzie mówimy, że lepsze jest wrogiem dobrego. Był niezły przepis, został poprawiony na jeszcze lepszy. Więc to jest też problem, o którym powinniśmy rozmawiać. Panie pośle, bardzo proszę. Ja właśnie posłem to zostałem z nudów i radnym miasta, bo ja przechodziłem przez te wszystkie fazy, ale przede wszystkim jestem zawodowym dyrektorem teatru i mówię, że zawodowym, dlatego że ja skończyłem 3 kursy międzynarodowe, czyli w sumie ponad rok uczyłem się dodatkowo w British Council, w Instytucie für Kultur Wissenschaft i w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście byłem przygotowany na początku lat 90. do tego, żeby wprowadzać wolny rynek do kultury, czyli odejść od tego systemu, który obowiązywał, jak jednak byłem 20 lat aktorem i brałem udział też jako artysta, jako aktor, w wielu koncertach, które były, że tak powiem, ograniczone nasze honoraria w postaci widełek. Były takie widełki, one dotyczyły tak samo stawek pół recitalowych czy recitalowych i rozumiałem wtedy, że ten menadżer, ten ktoś, co daje nam zarobić, on nie może tych pieniędzy publicznych, które wchodziły też w grę, on nie może ich w żaden sposób inaczej uruchomić, prawda? Może przez jakiś inny system. No i potem zobaczyłem, jak otrzymałem zaproszenie na to spotkanie. Właściwie o czym ja mam mówić, bo tutaj jest temacik na przykład, czy reżyser powinien być wyłaniany w przetargu, jest takie pytanie. No to oczywiście jest jakiś kosmiczny nonsens, ale weźmy na przykład sytuację, w której ja odpowiadam za publiczne pieniądze jako dyrektor teatru, bo tym zajmowałem się przez 16 lat. Równocześnie zabezpieczałem te publiczne pieniądze, bo byłem szefem kultury miasta i województwa. Przez jakiś czas podlegałem samemu sobie, co było oczywiście nonsensem, ale ustawa uregulowała to. No i teraz jest tak, że przygotowałem tu kiedyś, bo chciałem być dyrektorem Narodowej Sceny i przygotowałem projekt. Jak by miała wyglądać w moim pojęciu narodowa scena, jak ona by miała funkcjonować i odpowiedziałem na pytanie ministrów, którzy wtedy byli. To byłoby rewolucyjne. Na dzisiaj pracujemy nad ustawą, która już bardzo porządkuje te sprawy zgodnie z moim, że tak powiem, nienauczonym się gdzieś tam z mojej głowy wynikających pomysłów, tylko z wiedzy, którą zdobyłem na tych kursach. I tam cała zabawa polega na tym, że jeżeli ja odpowiadam za pieniądze publiczne, to odpowiadam przed organizatorem. Jeżeli jest prezydent moim organizatorem, to on ustala ze mną budżet na poziomie, załóżmy tam ten, który ma być, czyli nie mówmy na przykład, że 3 miliony złotych i wtedy ja mam wykonać rocznie kilka premier i ja rozmawiam z ludźmi, z którymi chcę
to zrobić i staram się dostosować ich talent do możliwości, które ja mam, związane z budżetem. Reszta to jest to, co obliguje dyrektorów, obliguje prezydentów i samorządowców, którzy będą tych dyrektorów powoływać, żeby powoływali ludzi, którzy są w stanie, poprzez kompromis doprowadzić do tego, żeby wybitny twórca za małe pieniądze robił albo za takie pieniądze, jakie my posiadamy. To, o czym mówi pani prezydent, no to jest kompletnie co innego. To są zamówienia dotyczące wydarzeń wielkich, którzy wielcy artyści światowi są kreatorami ich w jakimś mieście, takim na przykład jak Kraków. Ale kiedyś ja miałem by przygotowywać i chciałem to robić, bo byłem w tym czasie wykształcony już dobrze i tę wiedzę miałem. Chciałem być szefem, to co ty byłaś kiedyś, ale chciałem być szefem Festiwalu Kraków 2000. I nie dlatego, że taki byłem zarozumiały, tylko myślałem sobie, że tylko wtedy, w tym czasie, tylko ja to potrafię zrobić, bo byłem przygotowany do tego i złożyłem prezydentowi, który był z mojej opcji politycznej, ofertę, że ja wezmę 4 czy 5 wybitnych artystów z Polski, wyjedziemy na 3 tygodnie do Krynicy albo do Zakopanego, będzie sekretariat z komputerem i my przygotujemy plan Krakowa 2000, tak jak się to robi na świecie. Tymczasem demokracja zmusiła do powołania 35-osobowego tak zwanej komitetu i pani Penderecka Elżbieta, ona nie była w stanie nawet kworum skrzyknąć. Dochodziło do jakichś kompletnych paranoi wynikających z tego, że nie można stosować systemów, które są stosowane do różnego rodzaju instytucji istniejących w jakimś obszarze kraju, do jednak do kultury. Skutek był taki, że oczywiście tamten mój projekt padł, ale, i tu zmierzam do tego, o czym mówiła pani prezydent i pan prezes. Mianowicie, ja żyłem w systemie, którego się nauczyłem poprzez moje doświadczenia i książki. Był system, nie wiem jak to jest akurat w architekturze, bo oni muszą wykonać projekt i ten projekt często jest bardzo kosztowny, jak przegrają, to albo utracą te pieniądze, które w to włożyli, to jest ich zawodowe ryzyko. Ale kiedyś było tak, że się zamawiało tak zwaną nowelę, albo zamawiało się projekt poprzez wpłacenie zaliczki. I kiedyś rozmawiałem z prezydentem mojego miasta, bo toczyłem z nim spór na temat tego, kto ma otwierać Kraków 2000 na 750-lecie. Wiesz, kto to ma, jaki to ma być wykonawca. Prawda? I prezydent wziął wykonawcę, który w moim pojęciu nie zasługiwał aż na takie wyróżnienie, a w Krakowie mamy 4, którzy zasługiwali. I prezydent mi odpowiedział wprost, jako prawnik, że oni nie odpowiedzieli na to zamówienie publiczne. No ja mówię, no tak, no ale nie może przecież Pawluśkiewicz, czy Preisner, czy ktoś na takie zamówienie odpowiadać. I to jest pewien klops, z którym będziemy musieli sobie poradzić, jeżeli ja będę mógł na to mieć wpływ, no jako poseł. Prawda? No to oczywiście, że będziemy się starać. Niemniej jednak zauważam, że ja już pamiętam tę sytuację, już kończę, że ja byłem dyrektorem teatru, kiedy pan minister, premier Balcerowicz wprowadzał popiwek. I ja się dostosowałem do tych reguł popiwku, choć budżet i tak zobowiązywał mnie, trzymał mnie w takich ryzach, że ja nie byłem w stanie płacić ludziom ponad to, co miałem w tym budżecie, a do straty planowanej nie dopuszczałem. To jest też zupełnie osobny rozdział dotyczący zarządzania w kulturze, że jeden dyrektor sobie pozwala na stratę 5 milionów i nic się nie dzieje i zostaje dalej dyrektorem, czego nie rozumiem, odpowiedzialności nie ma i na to pytanie chciałbym sobie odpowiedzieć. I w moim pojęciu ta ustawa, którą przygotowujemy i ja nad nią pracuję, ona nie pozwoli na takie rzeczy. Bo co innego jest strata z powodu, nie wiem, zamarzły druty czy kolej i dzieci nie dojechały do teatru czy coś. I kończę z tym popiwkiem. Skutek był taki, że ja zdyscyplinowałem się i szukałem pieniędzy najpierw w sferze prywatnej, a potem dopiero w publicznej, ale dyrektorzy teatrów, oczywiście mądrzejsi ode mnie, oni tego popiwku nie płacili.
I nie zostali przez to ani ukarani, ani nic się nie stało. To są moi koledzy, przeważnie to byli ludzie starsi. Mam też recepty, które są receptami, które można zdobyć dokładnie za oceanem, albo w Berlinie, albo gdziekolwiek, jak rozwiązać niektóre problemy, bo odbywam takie spotkania w ministerstwie, dotyczy zarządzania takimi instytucjami. To są recepty, które są bardzo proste. No, trzeba przede wszystkim, na przykład w Londynie, tam gdzie nas uczono, w Old Vic Theatre, za przeproszeniem, to uczono nas, że jest rada powiernicza albo rada tak zwana artystyczna czy nadzorcza złożona z obywateli miasta, na bazie tego miasta nas uczono. I jak ja próbowałem i wesprzeć ministra, żeby powstawały tego rodzaju rady, to dostałem odpór moich kolegów, dyrektorów. Ale ta rada złożona z ludzi, którzy mają pieczę nad publicznymi środkami, ta rada, ona ma na bazie projektu dyrektora artystycznego czy koncertowego, ma go wesprzeć w poszukiwaniu ewentualnych środków zewnętrznych. I właściwie to ja bym już zakończył, gdyby nie to, że przychodzi mi na myśl jeszcze jedna rzecz, którą wprowadziłem ja w Krakowie jako radny miasta i dyrektor Wydziału Kultury. I tu rozmawiałem z panią prezydent i z panią minister o tym. Otóż ja byłem w mieście w Niemczech, gdzie o grantach decydował jeden człowiek. Ten człowiek robił to za pieniądze. Ten człowiek był autorytetem takim, że nie wchodziło w grę coś, co nazywamy nepotyzmem albo jakieś układy związane z jego prywatnym życiem czy wspieraniem kogokolwiek. Myślałem, że to się uda, oczywiście byłem naiwny i potem powstawały komisje i w tej chwili Ministerstwo Kultury, nasze i prezydium i zarząd miasta, wszyscy obrzuceni są tysiącem aplikacji, o których decydują jakieś rady. I w tych radach, to jest z mojego doświadczenia, panie prezesie, wynikało, że tysiące innych ludzi o tym decydowało. Ja uważałem, że to jest rodzaj mojej porażki, bo spadło bardzo poważnie zaufanie do ludzi, którzy dysponują publicznymi pieniędzmi. To nie jest też nasz, że tak powiem, przywilej Rzeczpospolitej. Nie, nie. Tak jest na całym świecie. Od Unii weszło to, że jednak te dyrektywy nas do pewnych rzeczy zobowiązują. Więc jeżeli znajdziemy środek, w którym artysta będzie mógł być człowiekiem w pewnym sensie wolnym od tego rodzaju nonsensów, o których mówiliśmy, no to ta debata wtedy będzie miała sens. Dziękuję bardzo, panie pośle, ale tak aż mi zaświeżył język, muszę coś powiedzieć na temat tego, co tyczy inicjatyw ustawowych czy ustawodawcy. Tu już z tego, co mówiła pani prezydent, pan poseł też, aż się prosi o sformułowanie przynajmniej wstępne jakiegoś wniosku, jak to się mówi, de lege ferenda. Po pierwsze, pytanie i ewentualny wniosek stąd płynący. Czy rzeczywiście nie nadszedł już czas, żeby podnieść i to wyraźnie dolną granicę obowiązywania przepisów prawa zamówień publicznych? Czy te 14 tysięcy nieszczęsne? Ja nie wymyśliłem tych 14 tysięcy, naprawdę, słowo daję. Czy to nie jest już czas, żeby to podnieść? To jest pierwsze. Jeśli tak, to jest wniosek oczywisty. To jest pierwsze. Drugie. Czy nie jest czas, żeby zastanowić się bardzo poważnie, czy powinniśmy być, no proszę mi wybaczyć, taki eufemizm, święci od papieża i doregulowywać to nasze prawo bardziej niż oczekuje tego prawo europejskie. Przykład na ten temat padł z ust pani prezydent przed momentem, właśnie w tym nieszczęsnym artykule 5, który się odnosi do usług niepriorytetowych. Otóż, proszę państwa, jest tak, że dyrektywy europejskie pozwalają na to, żeby ten przepis był o wiele bardziej ludzki i liberalny. To myśmy sobie wymyślili, żeby go zawęzić. Ale właśnie, ale panie pośle, dlatego mówiłem, że język mnie świerzbiał i musiałem sobie, że tak powiem, tutaj pozwolić na taką uwagę. Więc i w związku z tym idąc dalej, czy nie powinniśmy się zastanowić, i to bardzo poważnie, czy w obrębie tej wartości przedmiotu zamówienia
który dopuszczają przepisy unijne, czyli poniżej tak zwanych progów unijnych, nie powinniśmy sobie naprawdę zliberalizować tych przepisów. No, oczywista jest rzecz, wynika to z przepisów tyczących finansów publicznych, że powinny być jakieś reguły, nie może być tu wolny emerytanki. No ale na Boga, nie muszą być aż tak rygorystyczne, nie muszą być aż tak doregulowane. Mogę tylko coś dodać, tym bardziej, że wszyscy wiemy, że tak naprawdę zamówień poniżej 14 tysięcy euro prawie nikt nie sprawdza. I zasada jest taka, że bardzo często sprowadza się do tego, że zamawiający publiczny, żeby uniknąć kontroli, dzieli te zamówienia, co oczywiście jest niezgodne z ustawą i niezgodne z ustawą o finansach publicznych i daje dużo gorsze wyniki finansowe, ale no, w jakiś sposób można zrozumieć zamawiającego publicznego. On jest zmuszony do takiego działania, dlatego że trudności proceduralne powodują niemożność w ogóle wykonania zamówienia. W związku z tym woli omijać prawo, licząc na to, że skoro i tak tego obszaru prawie nikt nie kontroluje, to jakoś to się prześlizgnie. Jasne. Kiedyś dawno temu, jak chodziłem na uniwersytet, ktoś mi powiedział tak, jeden z moich profesorów, pamiętajcie, że poza prawem jest jeszcze zdrowy rozsądek. A czasami bywa tak, że powinno być odwrotnie. Zdrowy rozsądek i prawo. Przepraszam, panie Michale. Dziękuję. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Trzy, cztery. Raz, dwa. Trzy, cztery. Ten gra, gra? Dobrze. Dobrze. No cóż, najpierw chciałbym podziękować organizatorom jako zupełnie sam przez siebie wybrany reprezentant architektów za to, że architektura jest częścią kultury. To jest bardzo innowacyjny, interesujący punkt widzenia, co widać również tutaj na chociaż pustych, ale jednak fotelach zarezerwowanych dla ministra kultury. Nie widzę fotela dla ministra infrastruktury, który jest jak gdyby odpowiedzialny za architekturę. Oczywiście architektura jest częścią kultury, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ja sobie tylko pozwalam żartować, chociaż jednak w zakresie zamówień publicznych jest traktowana jako coś takiego, no troszkę kultury, oczywiście konkursy architektoniczne jako... Tak, w jednej części tak, no bo są możliwości wyboru wykonawcy poprzez konkurs, który ocenia się w sposób taki, jak to się określa, jak się ocenia konkursy, ale z drugiej strony takiej specjalnej różnicy od przybijania desek to ja nie widzę w systemie samym wyboru. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najważniejsze jest to, żeby widzieć to przeciwieństwo, które istnieje. Z jednej strony pomiędzy słuszną oczywiście wolą ustawodawcy, ażeby konkurencyjność była zachowana i tak dalej, a z drugiej strony możliwością wyboru architekta, który najlepiej pasuje do konkretnego zadania. W tym się kryje pewne przeciwieństwo. Jeżeli się go nie widzi, no to trudno, albowiem ono się uwidacznia za każdym razem. I to jest chyba dla wszystkich oczywiste. Ja od lat, może nie codziennie, ale na pewno wiele razy w tygodniu jestem pytany, znasz jakiegoś dobrego architekta? Nikt się mnie nie pyta, czy ja znam taniego architekta albo najtańszego architekta. Natomiast pytanie o najtańszego architekta jest pytaniem, które cechuje wiele, jak nie większość, przetargów na wykonanie usług projektowych. No, czasami występują tak zwane konkursy i to jest troszkę inaczej i bardzo dobrze, ja o konkursach nie mówię. Konkurs jest zawsze najlepszą metodą na wybór architekta, albowiem oceniamy zarówno architekta, jak i jego dzieło. Ja nie będę tutaj się koncentrował na wszelkiego rodzaju zupełnie niepotrzebnych utrudnieniach formalnych, które są niesłychanie podobne do tych, o których pani prezydent mówiła, jeżeli chodzi o inne sprawy. O tych karteczkach, o tych oświadczeniach, to wszystko jest kompletnie bez sensu i mogłoby nie być. Także ja nie mówię tu o konkursach, albowiem konkursy to jest tylko, nie wiem, kilka, może kilkanaście procent wartości wszystkich zamówień publicznych w dziedzinie architektury. Większość są to przetargi, gdzie cena odgrywa zasadniczą rolę. I tak nie może być. To jest ogromny błąd. Architektura i wykonawstwo projektów, które potem są realizowane, w szczególności za pieniądze publiczne, jest to oczywiście bardzo ważne, żeby dążenie do uzyskania jak największych wartości, jak najbardziej wartościowej architektury było na pierwszym miejscu. To jest w ogóle podstawa wszystkiego. I tak nie jest.
I tak nie jest dzisiaj. Ja za chwilę zarówno przedstawię przykłady, jak i również może propozycje, co można by było z tym zrobić. Ale że tak nie jest, to chyba nie muszę nikomu mówić, bo wystarczy, no może nie wyjść na krakowskie przedmieście akurat z pewnych powodów, ale może gdzie indziej i od razu to widać. Ja byłem architektem naczelnym miasta Warszawy, byłem również, miałem funkcję wiceprezydenta, stworzyłem Stadion Narodowy i parę innych rzeczy, także przez jakieś 5 lat byłem bardzo blisko zamówień publicznych i właściwie to było moje główne zajęcie, poza innymi. I zamawiałem małą architekturę, zamawiałem ławeczki, zamawiałem również Stadion Narodowy i wszystko, co pomiędzy się da. Plany urbanistyczne, organizowałem konkursy, zamawiałem projekty takich instytucji jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czy też Muzeum Historii Żydów Polskich, czy też Muzeum Powstania Warszawskiego, czy też Centrum Kopernik. Właściwie większość projektów, które dzisiaj się realizuje w Warszawie, ja byłem w to wmieszany w każdy sposób. I oczywiście resztę swojego życia pracowałem prywatnie i robię to dalej. I oczywiście mam szereg uwag bardzo konkretnych, które próbowałem i wielokrotnie również z panem prezesem mieliśmy szereg spotkań i dzięki panu prezesowi moim zdaniem powstaje dzisiaj Stadion Narodowy, bo gdyby nie pan prezes, to by ten Stadion Narodowy nie został nigdy zamówiony. Taka jest prawda. Pani prezydent wspomniała tutaj o kontrolach i o takich rzeczach. To nie jest bez znaczenia. Przepisy, które są sformułowane poza swoją jak gdyby sztywnością, formalnością, może pewnymi niepotrzebnymi zapisami, stwarzają również podstawę do tego, aby móc kontrolować. I to jest oczywiste. Moim zdaniem nikt nie przeprowadził żadnego przetargu albo konkursu, już nie mówiąc o wykonanych projektach budowlanych w Polsce, do czego by się nie można było przyczepić. Taka jest zasada tych przepisów. Ja osobiście, muszę państwu powiedzieć, byłem podejrzany o popełnienie kilkuset przestępstw niegospodarności, miałem 10 postępowań prokuratorskich, zajmowało się mną CBA i ABW. No nie muszę dodawać, że żadne z tych postępowań nie doprowadziło do czegokolwiek. No niemniej jednak takie jest życie człowieka, który zamawia w sferze publicznej. Oczywiście niepowodem nie jest system zamówień publicznych, tylko są jeszcze inne głębokie powody tego, ale jednak popełnić jakiekolwiek niedopatrzenie, nawet przy zamawianiu kosza na śmieci, jest tak łatwo, że na przykład mi się to udało. Tak, udało mi się. Spacerując po krakowskim przedmieściu widzą państwo ławeczki, widzą państwo również przystanki autobusowe, widzą państwo malutkie kioski. Proszę sobie wyobrazić, że kiosk to było jedno zamówienie, a ławeczka to było drugie. Regionalna Izba Obrachunkowa uznała jednak, że to było nielegalne dzielenie zamówienia i że to powinno być jedno zamówienie. I słusznie tak uznała. Albowiem ja, gdybym zrobił z tego jedno zamówienie, to byłoby to więcej niż 14 tysięcy euro i nie mógłbym tego zamówić. Akurat w tym trybie, w którym budowaliśmy krakowskie przedmieście. Powiem więcej, przyznam się tutaj, że krakowskie przedmieście zostało zaprojektowane przez architekta doktora Krzysztofa Domarackiego. Wygląda ładnie, wszystkim się podoba, tak? Tak. Nie było konkursu, nie było przetargu. Nic więcej nie będę mówił. Także co na to kontrolę? Akurat tego nie skontrolowali, bo się bali pewnie. Bo co by to było, żeby powiedzieć po tym triumfalnym otwarciu krakowskiego przedmieścia przez obecną panią prezydent, że to było coś nie tak. To już by się nie dało, prawda? Ale te ławeczki to jednak się dało. Ja nie mówię o tym, żeby państwa rozśmieszać albo żeby... Ja na pocieszenie tylko dodam, że rynek główny w Krakowie też został zrobiony jako roboty budowlane po prostu. No naprawdę, pani prezydent. No. Ławeczki jako roboty budowlane? Nie przyznawałem, bo nie wiadomo, co teraz zrobią ci wszyscy, którzy wezmą wiedzę o tych naszych wykroczeniach. No. No w końcu władza jakaś siedzi koło mnie. No w każdym bądź razie jest to trudne i ja już jak gdyby mógłbym bardzo dużo o tym mówić, ale ja chciałbym tylko jedno. Bardzo wiele razy zdarzało się przy naszych dyskusjach o tym, jak upraszczać konkursy, jak upraszczać oceny, jak wybierać. I wszelkiego rodzaju specjaliści byli, wysocy pracownicy urzędu, sam pan prezes i inni, którzy dzisiaj piastują bardzo wysokie funkcje, jeżeli chodzi o zamawianie publiczne, powoływali się, jak już nie mając innych argumentów, na to, że, chociaż nie pan prezes, na to, że tak jest prawo unijne. My nie możemy przecież inaczej, choćbyśmy chcieli, ale tak jest prawo unijne.
Ponieważ nie było żadnych możliwości, żeby w ówczesnym czasie zagłębiać się w te sprawy, tylko chodziło o to, żeby pracować dalej i tworzyć, realizować zadania, które były powierzone przez przełożonych, to ja się tym nie zastanawiałem. Ale zostałem zaproszony, za co jeszcze raz dziękuję, na to dzisiejsze spotkanie, w związku z czym sobie jednak podzwoniłem po różnych krajach, a między innymi do kraju, w którym pracowałem przez prawie 30 lat, czyli do Szwecji, gdzie ja w ogóle, pracując również dla gmin i dla państwa szwedzkiego, w ogóle nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak zamówienia publiczne. Ja się przyznaję do tego. Ja nie wiedziałem, że w ogóle coś, że ja wiem, że istniały, ale ja nie czytałem tych paragrafów. Ja po prostu uczestniczyłem, byłem pytany o cenę, dawałem cenę, dostawałem zlecenia. W ten sposób na przykład pracowałem i rysowałem ambasady dla państwa szwedzkiego. Nie wiedziałem, że są zamówienia, więc patrzę na to, jak to wygląda. I oczywiście bardzo szybko dochodzi się do tego, że zamawiający publiczny może bez żadnych protestów, absolutnie subiektywnie, według własnej wiedzy i dobrej woli wybrać 2, 3, 4 architektów i następnie przeprowadzić albo mały konkurs, albo duży konkurs, albo w ogóle dyskutować z nimi o cenę. Wolno negocjować ceny. Państwo oczywiście wiedzą, że w Polsce nie można negocjować cen, które zostają podane w przetargu. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś podał cenę taką, jaką podał, no to podał. A zawsze jest tak, że nawet ten najtańszy, jeżeli już tu mówimy o cenach, jest gotów opuścić troszkę. Więc ja wcale nie jestem taki pewien, czy jeżeli chodzi o gospodarność, to czy ten system jest najlepszy. Więc można, no to jeżeli można w Szwecji, to nie można powiedzieć, że w Polsce nie można, dlatego że Unia. Może w Polsce nie można, dlatego że mamy inną kulturę, że może jestem... albo że jej nie mamy właśnie, a może dlatego, że mamy powód podejrzewać, że władze publiczne będą wykorzystywały ten liberalizm, bo to trudno nazwać inaczej, ten liberalizm i to zaufanie. W ogóle te sprawy, na przykład tych oświadczeń, tych wszystkich spraw dotyczących ZUS-u, tych papierków, tej niekaralności, to w ogóle tam prawie nie istnieje, nie ma czegoś takiego. Najwyżej jest oświadczenie, ale więcej nie ma nic. Także procedury przeprowadzania, koszty przeprowadzania tych konkursów czy też przetargów są kompletnie inne i można się skoncentrować na czymś zupełnie innym, a mianowicie na dojściu do tego, jak się chce, żeby ten projekt został zrobiony. Czyli praca programowa, praca studialna, która niekoniecznie jest tym samym, co praca architekta, który będzie to robił, ale jest to niezbędne do tego, żeby określić ten przedmiot zamówienia. Bo jak go określić tak naprawdę? Jak uzyskać te warunki zabudowy, żeby potem móc zrobić konkurs? I tak, i tak, i tak, i tak. Przeprowadzono konkurs na Muzeum Historii Polski, nie mając warunków zabudowy. Czyli tak naprawdę. Studium lokacyjne, coś było? Nie, znaczy studium nie mówi nic o takich rzeczach, sam je robiłem. Natomiast wykonano konkurs i można było powiedzieć, że było to dosyć bez sensu. Warunki zabudowy muszą być. No wydawałoby się, że na konkurs są potrzebne najpierw, absolutnie, prawda? No tak, ale żeby zrobić warunki zabudowy, to trzeba się zastanowić, co się chce zrobić. Dokładnie, koncepcja. Ja tutaj... No tak, to 1000 różnych pytań, ale ja mówię o tym, że należy wykonywać pracę po to, żeby uzyskać najlepszą jakość i najlepszą wartość architektury. To ja nie mówię tutaj o wszystkich budowach, ale o całej masie, przynajmniej o tych, o których myśleli organizatorzy tego spotkania, zapraszając mnie na nie, bo rozumiem, kultura to jest kultura, tak, czyli wartości. I jest przeciwieństwo między systemem zamówień publicznych, a dążeniem do uzyskania największych wartości. To jest w ogóle bezdyskusyjne, że tak jest. Teraz pytanie, jak to zrobić? Moim zdaniem najprościej to liberalizować i iść w tą stronę. I nie ma co specjalnie dużo szukać, panie pośle, jakichś specjalnych uwag, tylko polecam na szwedzkie ustawodawstwo, nic więcej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Tylko wiecie, państwo, jest trochę tak, zależy jaka filozofia tutaj obowiązuje. Przy tworzeniu prawa też musi być pewna filozofia stosowana. Jeżeli robimy prawo po to, że zakładamy domniemanie winy i staramy się zabezpieczyć przed idąc w tę stronę, to zupełnie inaczej to prawo piszemy, a jeżeli wychodzimy z założenia domniemania niewinności i robimy prawo przyjazne przy założeniu, że ci, którzy je stosują, będą stosowali je w dobrej wierze, uczciwie i rzetelnie, to prawo piszemy inaczej. Inaczej się też później to przekłada na realizację tego, co w tym prawie napiszemy i co w tym prawie uchwalimy. I ja się obawiam, że w dużej mierze to, co pan powiedział, panie Michale, dotyczy właśnie tej materii, o której pozwoliłem sobie wspomnieć. Jeśli już można ad vocem do tego... To jest kluczowe, no bo tak
tak naprawdę fakt, że żyjemy właśnie w państwie opresyjnym z tendencjami totalitarnymi, powoduje takie, a nie inne ustawodawstwo i powoduje takie, a nie inne nastawienie kontrolujących, czyli kontrolujący zachowuje się jak kanar w autobusie. Ma premię od ilości wykrytych potencjalnych przestępstw, domniemanych jego zdaniem i na tym się skupia. I to jest rzecz niedopuszczalna, no, ale, bo to jest jakieś zbiorowe podnoszenie świadomości. Pani prezydent, no ja nie czytam aktywności kanara jako przejaw państwa opresyjnego. Mimo wszystko nie czuję się obywatelem państwa opresyjnego. Nawet jeżeli kanar, kiedy się pomylę i wsiądzę do tramwaju bez biletu, mnie skasuje. Naprawdę. Nie, no nie przesadzajmy. Ja tylko jedno słowo, że oczywiście, że pani prezydent ma rację. Pani sobie zażartowała oczywiście i zaostrzyła to, i słusznie zresztą, to równie dobrze ja bym mógł powiedzieć, że tak, Konstytucja Polska nie chroni obywateli przed brzydotą. No nie chroni, no. Nigdzie nie jest napisane, że nie może być brzydko. Nie wiem. Natomiast nie chroni z całą pewnością. Więc jak... Pracujemy na przestrzeni publicznej, bo nie mówię o naszej urodzie, bo... I tak nam nic nie pomoże. Znaczy, ja... panie pośle. Panie pośle. Ja sfotografowałem pańskie wszystkie ulice, żeby pokazać w moim mieście, gdzie na renesansie wisi, proszę pana, reklama sauny. No, ja panu dziękuję. Nie, za co do reklam... A ona ma się zająć tak, więc, moim renesansem. Tak, ale dalej. Jeżeli dążymy, pan prezes słusznie mówi o tym, że ten, ja tak nie umiem mówić jak pan prezes o tym prawie, tak, że to ma być tak albo tak i tu trzeba sobie przyjąć, że wszyscy są na pewno przestępcami, a teraz będziemy ich chronić przed tym popełnianiem tych przestępstw i to może jest słuszne, ale ja myślę o tym, jak wybrać najlepszego architekta do tego albo tego zadania, tak, to jest to, tak. I niekoniecznie zawsze przez konkurs, dlatego że konkurs jest bardzo dobrą formą, ale mówię, nie wszystko trzeba wymywać w konkursie. I dlaczego nie jest to możliwe w taki sam sposób, i na tym już będę też znowu kończył, prawnicy, do których, nie wiem czy pan jest prawniczką, ale pan prezes jest. Prawnicy, szanowni państwo, może tego nie wiecie, ale ich nie obejmuje ta ustawa. Oni mogą dostawać zlecenia w zasadzie praktycznie z wolnej ręki. I czym się różni ta koncepcyjna praca prawnika? Nie. 14 tysięcy. Jednorazowo. Więc czym miałaby się różnić praca inteligentnego, bardzo dobrego prawnika, którego żeśmy sobie wzięli, żeby nam poprowadził jakiś proces, od pracy architekta, który ma stworzyć budynek? Ja bym powiedział, że ten architekt dużo ważniejszy. Nie, to znaczy, wiecie państwo, ja kiedyś spróbowałem forsować taki sposób patrzenia na zamówienie i oceny efektywności zamówień, a liczenie w kategoriach kosztu finalnego. Ja się obawiam, że to, zresztą nie obawiam się, to było troszkę takie mówienie do ściany, bo nic z tego nie wychodziło, natomiast nieodmiennie będę do tego namawiał, ponieważ uważam, że tak naprawdę właśnie ocena w kategoriach kosztu finalnego, czy to pracy architekta, czy to pracy budowlańca, no powinna decydować o tym, jak to zamówienie jest oceniane. Zapominamy o tym. Co więcej, często okazuje się tak, że zamówienie najtańsze, oferta najtańsza, okazuje się ofertą najdroższą. Kiedyś robiłem troszkę tak po amatorsku badania na ten temat i nie powiem w ilu przypadkach na 10 sprawdzała się ta reguła. I dochodzimy tutaj do jeszcze jednej kwestii, którą także podjął w poprzedniej wypowiedzi pan Michał. Otóż proszę państwa, stało się coś dziwnego, że od iluś lat, i to jest proces postępujący, polski rynek zamówień publicznych rządzi się jednym kryterium, ceną. Ponad 90% przetargów jest rozstrzyganych przy pomocy jednego kryterium cenowego. I teraz można by powiedzieć tak, otóż rynek wart 140 miliardów złotych rządzi się prawami wschodniego bazaru, nic nie ujmując urokliwym wschodnim bazarom. Ale gdzie ja tak naprawdę, dlaczego tak jest? Gdzie tak naprawdę decyduje cena. No właśnie.
Otóż, jak mówiłam, my jesteśmy w Krakowie odważni i staramy się, jak zresztą Państwo widzicie, czytam tą ustawę nieustająco i faktycznie nie jestem prawnikiem, ale zdążyłam się trochę do niej zbliżyć. Tak jest. Sytuacja wygląda tak. Zrobiliśmy sobie przetarg na wykonanie ściany szczelinowej pod budowę Centrum Kongresowo-Koncertowego. Super prestiżowa realizacja, to będzie przepiękny obiekt, bardzo trudny grunt, ruchome piaski, lustro wody na głębokości 2,5 metra. No wiemy jak to jest, jak cieknie w garażu podziemnym, warto by było tego uniknąć. Tuż przy samej Wiśle postawiliśmy wymóg dla wykonawcy, wymóg doświadczenia. To doświadczenie mówiło o tym, że wykonawca musi mieć na swoim koncie wykonane przynajmniej dwie tego typu ściany szczelinowe. Otóż zgłosił się do nas podmiot, konsorcjum, gdzie był jeden wykonawca, który miał jedną ścianę szczelinową i drugi wykonawca, który też miał jedną ścianę szczelinową i razem mieli dwie ściany szczelinowe. W związku z tym my uznaliśmy, że nie spełnia warunku doświadczenia, które zostało postawione w przetargu i odrzuciliśmy tą ofertę tegoż konsorcjum, uznając, że idea konsorcjów jest taka, że dogaduje się ze sobą grupa podmiotów, która reprezentuje różne branże, na przykład prawnicy, architekci, budowlańcy i razem składają ofertę i to jest konsorcjum, a nie 10 Chińczyków, z których każdy wybudował kilometr autostrady i razem mają 10. W związku z tym, tak jak mówię, odrzuciliśmy tą ofertę, wybraliśmy ofertę droższą, gdzie wykonawca sam w sobie miał doświadczenie kilku ścian szczelinowych i budził nasze zaufanie. Niestety KIO uznał... Więc można, no to jeżeli można w Szwecji, to nie można powiedzieć, że w Polsce nie można, dlatego że Unia. Może w Polsce nie można, dlatego że mamy inną kulturę, że może jest... Albo że jej nie mamy właśnie, a może dlatego, że mamy powód podejrzewać, że władze publiczne będą wykorzystywały ten liberalizm, bo to trudno nazwać inaczej, ten liberalizm i to zaufanie. W ogóle te sprawa na przykład tych oświadczeń, tych wszystkich spraw dotyczących ZUS-u, tych papierków, tej niekaralności, to w ogóle tam prawie nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Najwyżej jest oświadczenie, ale więcej nie ma nic. Także procedury przeprowadzania, koszty przeprowadzania tych konkursów czy też przetargów są kompletnie inne i można się skoncentrować na czymś zupełnie innym, a mianowicie na dojściu do tego, jak się chce, żeby ten projekt został zrobiony. Czyli praca programowa, praca studialna, która niekoniecznie jest tym samym, co praca architekta, który będzie to robił, ale jest to niezbędne do tego, żeby określić ten przedmiot zamówienia. Bo jak go określić tak naprawdę? Jak uzyskać te warunki zabudowy, żeby potem móc zrobić konkurs? I tak, i tak, i tak, i tak. Przeprowadzono konkurs na Muzeum Historii Polski, nie mając warunków zabudowy. Czyli tak naprawdę. Studium lokacyjne, coś było? Nie, znaczy studium nie mówi nic o takich rzeczach, sam nie robiłem, natomiast wykonano konkurs i można było powiedzieć, że było to dosyć bez sensu, warunki bo... Warunki zabudowy muszą być. No wydawałoby się, że na konkurs są potrzebne najpierw, prawda? No tak, ale żeby zrobić warunki zabudowy, to trzeba się zastanowić, co się chce zrobić. Dokładnie, koncepcja. Ja tutaj... No tak, to tysiąc różnych pytań, ale ja mówię o tym, że należy wykonywać pracę po to, żeby uzyskać najlepszą jakość i najlepszą wartość architektury. To ja nie mówię tutaj o wszystkich budowach, ale o całej masie, przynajmniej o tych, o których myśleli organizatorzy tego spotkania, zapraszając mnie na nie, bo rozumiem, kultura to jest kultura, tak, czyli wartości. I jest przeciwieństwo między systemem zamówień publicznych, a dążeniem do uzyskania największych wartości. To jest w ogóle bezdyskusyjne, że tak jest. Teraz pytanie, jak to zrobić? Moim zdaniem najprościej to liberalizować i iść w tą stronę. I nie ma co specjalnie dużo szukać, panie pośle, jakichś specjalnych uwag, tylko polecam na szwedzkie ustawodawstwo, nic więcej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Tylko wiecie, państwo, jest trochę tak, zależy jaka filozofia tutaj obowiązuje. Przy tworzeniu prawa też musi być pewna filozofia stosowana. Jeżeli robimy prawo po to, że zakładamy domniemanie winy i staramy się zabezpieczyć przed idąc w tę stronę, to zupełnie inaczej to prawo piszemy, a jeżeli wychodzimy z założenia domniemania niewinności i robimy prawo przyjazne, przy założeniu, że ci, którzy je stosują, będą stosowali je w dobrej wierze, uczciwie i rzetelnie, to prawo piszemy inaczej. Inaczej się też później to przekłada na realizację tego, co w tym prawie napiszemy i co w tym prawie uchwalimy. I ja się obawiam, że w dużej mierze to, co pan powiedział, panie Michale, dotyczy właśnie tej materii, o której pozwoliłem sobie wspomnieć.
Jeśli już można ad vocem do tego... To jest kluczowe, no bo tak naprawdę fakt, że żyjemy właśnie w państwie opresyjnym z tendencjami totalitarnymi powoduje takie, a nie inne ustawodawstwo i powoduje takie, a nie inne nastawienie kontrolujących, czyli kontrolujący zachowuje się jak kanar w autobusie. Ma premię od ilości wykrytych potencjalnych przestępstw, domniemanych jego zdaniem i na tym się skupia. I to jest rzecz niedopuszczalna, bo to jest jakieś zbiorowe podnoszenie świadomości. Ale pani prezydent, no ja nie czytam aktywności kanara jako przejaw państwa opresyjnego i mimo wszystko nie czuję się obywatelem państwa opresyjnego. Nawet jeżeli kanar, kiedy się pomylę i wsiądzę do tramwaju bez biletu, mnie skasuje. Naprawdę. Nie przesadzajmy. Ja tylko jedno słowo, że oczywiście, że pani prezydent ma rację. Pani sobie zażartowała oczywiście i zaostrzyła to, i słusznie zresztą. To równie dobrze ja bym mógł powiedzieć, że tak, Konstytucja Polska nie chroni obywateli przed brzydotą. No nie chroni, no. Nigdzie nie jest napisane, że nie może być brzydko. Nie wiem. Natomiast nie chroni z całą pewnością. Więc jak... Pracujemy na przestrzeni publicznej, bo nie mówię o naszej urodzie, bo... I tak nam nic nie pomoże. Znaczy, ja... panie pośle. Panie pośle. Ja sfotografowałem pańskie wszystkie ulice, żeby pokazać w moim mieście, gdzie na renesansie wisi, proszę pana, reklama sauny. No, ja panu dziękuję. Nie, za co do reklam... A ona ma się zająć tak, więc, moim renesansem. Tak, ale dalej. Jeżeli dążymy, pan prezes słusznie mówi o tym, że ten, ja tak nie umiem mówić jak pan prezes o tym prawie, tak, że to ma być tak albo tak i tu trzeba sobie przyjąć, że wszyscy są na pewno przestępcami, a teraz będziemy ich chronić przed tym popełnianiem tych przestępstw i to może jest słuszne, ale ja myślę o tym, jak wybrać najlepszego architekta do tego albo tego zadania, tak, to jest to, tak. I niekoniecznie zawsze przez konkurs, dlatego że konkurs jest bardzo dobrą formą, ale mówię, nie wszystko trzeba wymywać w konkursie. I dlaczego nie jest to możliwe w taki sam sposób, i na tym już będę też znowu kończył, prawnicy, do których, nie wiem czy pani jest prawniczką, ale pan prezes jest. Prawnicy, szanowni państwo, może tego nie wiecie, ale ich nie obejmuje ta ustawa. Oni mogą dostawać zlecenia w zasadzie praktycznie z wolnej ręki. I czym się różni ta koncepcyjna praca prawnika? Czym miałaby się różnić praca inteligentnego, bardzo dobrego prawnika, którego żeśmy sobie wzięli, żeby nam poprowadził jakiś proces, od pracy architekta, który ma stworzyć budynek? Ja bym powiedział, że ten architekt dużo ważniejszy. Nie, to znaczy, wiecie państwo, ja kiedyś spróbowałem forsować taki sposób patrzenia na zamówienie i oceny efektywności zamówień, a liczenie w kategoriach kosztu finalnego. Ja się obawiam, że to, zresztą nie obawiam się, to było troszkę takie mówienie do ściany, bo nic z tego nie wychodziło, natomiast nieodmiennie będę do tego namawiał, ponieważ uważam, że tak naprawdę właśnie ocena w kategoriach kosztu finalnego, czy to pracy architekta, czy to pracy budowlańca, no powinna decydować o tym, jak to zamówienie jest oceniane. Zapominamy o tym. Co więcej, często okazuje się tak, że zamówienie najtańsze, oferta najtańsza, okazuje się ofertą najdroższą. Kiedyś robiłem troszkę tak po amatorsku badania na ten temat i nie powiem w ilu przypadkach na 10 sprawdzała się ta reguła. I dochodzimy tutaj do jeszcze jednej kwestii, którą także podjął przed w poprzedniej wypowiedzi pan Michał. Otóż proszę państwa, stało się coś dziwnego, że od iluś lat, i to jest proces postępujący, polski rynek zamówień publicznych rządzi się jednym kryterium, ceną. Ponad 90%, dobrze ponad 90% przetargów jest rozstrzyganych przy pomocy jednego kryterium cenowego. I teraz można by powiedzieć tak, otóż rynek wart 140 miliardów złotych rządzi się prawami wschodniego bazaru, nic nie ujmując urokliwym wschodnim bazarom. Ale gdzie ja mogę tak powiedzieć, naprawdę, dlaczego tak jest. Gdzie tak naprawdę decyduje cena. No właśnie.
Otóż, jak mówiłam, my jesteśmy w Krakowie odważni i staramy się, jak zresztą Państwo widzicie, czytam tą ustawę nieustająco i faktycznie nie jestem prawnikiem, ale zdążyłam się trochę do niej zbliżyć. Tak jest. Sytuacja wygląda tak. Zrobiliśmy sobie przetarg na wykonanie ściany szczelinowej pod budowę Centrum Kongresowo-Koncertowego. Super prestiżowa realizacja, to będzie przepiękny obiekt. Bardzo trudny grunt, ruchome piaski, lustro wody na głębokości 2,5 metra. No wiemy jak to jest, jak cieknie w garażu podziemnym. Warto by było tego uniknąć. Tuż przy samej Wiśle postawiliśmy wymóg dla wykonawcy, wymóg doświadczenia. To doświadczenie mówiło o tym, że wykonawca musi mieć na swoim koncie wykonane przynajmniej dwie tego typu ściany szczelinowe. Otóż zgłosił się do nas podmiot, konsorcjum, gdzie był jeden wykonawca, który miał jedną ścianę szczelinową i drugi wykonawca, który też miał jedną ścianę szczelinową i razem mieli dwie ściany szczelinowe. W związku z tym my uznaliśmy, że nie spełnia warunku doświadczenia, które zostało postawione w przetargu i odrzuciliśmy tę ofertę tegoż konsorcjum, uznając, że idea konsorcjów jest taka, że dogaduje się ze sobą grupa podmiotów, która reprezentuje różne branże, na przykład prawnicy, architekci, budowlańcy i razem składają ofertę i to jest konsorcjum, a nie 10 Chińczyków, z których każdy wybudował kilometr autostrady i razem mają 10. W związku z tym, tak jak mówię, odrzuciliśmy tą ofertę, wybraliśmy ofertę droższą, gdzie wykonawca sam w sobie miał doświadczenie kilku ścian szczelinowych i budził nasze zaufanie. Niestety KIO uznało, że popełniliśmy błąd i unieważniło naszą procedurę przetargową. Unieważniło też, bo taką ma możliwość, umowę z wykonawcą. I teraz pytanie jest takie, jak daleko w próbie interpretowania, stosowania innego kryterium niż cena może się posuwać zamawiający publiczny, jeżeli w rzeczy tak oczywiste jak to, że dwie ściany szczelinowe wykonane każda przez innego, a dwie przez jednego, to są dwie różne rzeczy, nie można dojść do porozumienia z Krajową Izbą Odwoławczą. Ale czy Izba, no to mnie ciekawi, bo ja byłem dwa razy w tym konkursowym jury na projekt opery i tak dalej i uważałem, że jest kompletny nonsens, że naszą operę budowała firma, która podała najniższe. Te skutki były takie, że trzeba to było uzupełniać, zaczęły się procesy i tak dalej. Panie prezesie, gdzie jest ta granica, do której ten zamawiający może, którą może przekroczyć w momencie, kiedy to stare porzekadło, co tanie, to drogie. No. Gdzie jest ta granica? Bo ludzie za to cierpią też. To jest pytanie prawie jak z Hamleta, proszę Państwa. Być albo nie być, tak. To jest pytanie, które ja stawiałem wielokrotnie, z którym się wielokrotnie spotykałem. Otóż, gdzie w prawie, gdzie w praktyce jest granica, po której kończy się samodzielność decyzyjna, a zaczyna samowola i odwrotnie. A zatem, gdzie zamawiającemu należałoby pozostawić możliwość rozstrzygania, decydowania w każdej istotnej kwestii, bez obawy, że no, przekroczy tą granicę i pewne reguły gry no, zostaną naruszone. To jest dobre pytanie, ja nie potrafię odpowiedzieć. Ale możliwe, że są instancje takie jak Sejm Rzeczpospolitej, Rada Miasta, jakieś organy nadzoru, Naczelna Izba Kontroli, która nie, no mówi, że ten człowiek teraz wykonał rzecz publicznie uzasadnioną i użyteczną, przekraczając koszty, a nie odwrotnie. Dlatego, że skutki tego obserwujemy i w naszym mieście. I w naszym mieście, bo przecież nieraz jest tak, że coś poszło taniej i potem się ta droga zawaliła, czy ten strop przecieka i tak dalej. Sam to brałem jako człowiek zamawiający jakąś robotę. No ale tak, i tu pani prezydent na pewno by na ten temat miała dużo do powiedzenia. Dotknęliśmy przy okazji jednego ogromnie istotnego problemu, gdzie właśnie ta kwestia ma istotne znaczenie, mianowicie prac konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i wszelkiego rodzaju z tym związanych uwarunkowań, gdzie właśnie dokładnie okazuje się, że cena, którą nawet w umowie podpisano w określonym momencie, okazuje się dużo mniejsza, ponieważ w trakcie realizacji tych prac odkrywa się nowe podkłady, nowe elementy, których zamawiający nie był w stanie przewidzieć, uwzględnić i w umowie tym bardziej, co powoduje nieraz, że dwukrotnie wzrasta cena, którą trzeba zapłacić.
Ja bym nie chciał, żeby tak się oddalać od tego tematu, bo tutaj te wartości i kultura, my już teraz przechodzimy, i słusznie zresztą, do inwestycji, jak je sprawnie i efektywnie i gospodarnie realizować, a to jest może troszkę inny temat. Chociaż taką mam refleksję, kiedy pan mówi o tym, jak duży ten jest rynek zamówień publicznych, to ja sobie myślę tak, poza rynkiem zamówień publicznych jest jeszcze ogromny rynek zamówień prywatnych, prawda? I który jest regulowany przez rynek. Jeżeli deweloper chce budować brzydkie domy i je wykonywać w sposób tani, tak, że będzie miał kłopoty, a jego nabywcy i klienci też będą miały kłopoty, to to wolno robić, prawda? No bo to jest prywatny rynek. On sobie tak robi, jak chce. Jak sprzeda, czemu tak. Nie? A jeżeli jest to świadomy inwestor, który buduje po to, żeby posiadać ten biurowiec albo żeby go dobrze sprzedać, to on go buduje lepiej. Też mu wolno. Ja uważam, że władza publiczna ma budować dużo lepiej i dużo bardziej wartościowo, zarówno jeżeli chodzi o zrównoważony rozwój, jeżeli chodzi o przyszłe koszty, jeżeli chodzi o jakość architektury, niż ten sektor prywatny. To jest zupełnie inna sprawa. To trzeba inaczej na to patrzeć, bo my mówimy o środkach podatników, a nie o środkach, które są środkami, które są jak gdyby ryzykiem finansowym, akcjonariuszy, spekulantów, kogokolwiek. Ja nie mam nic złego przez to na myśli, ale to jest zupełnie inna sprawa. A w rzeczywistości jest inaczej. To znaczy ratusz gdzieś będzie gorzej budowany niż niedaleko stojący biurowiec. Właśnie z tego powodu. Okej, ale zejdźmy tutaj na grunt zamówień jednak w kulturze. I pytanie, które aż się prosi, żeby postawić w tym miejscu i w tym kontekście, jest takie. A jakież to kryteria powinny być stosowane, jeśli mówimy o kryteriach, przy zamawianiu tego rodzaju usług? Dlaczego dopuszczamy do tego, żeby to panoszenie się, rozpanoszenie się kryterium cenowego wlazło także na grunt zamówień w obszarze kultury? Ja nie chcę, żeby pszczółkę Maję śpiewał artysta, który weźmie za to najmniej, tylko żeby śpiewał Wodecki, który mi się podoba śpiewając pszczółkę Maję. Po prostu. Pytanie, co zrobić, żeby zahamować to, panie pośle, to no jest ja problem. Panu powiem, że ja bardzo poważnie się nad tym zastanawiam i rozmawiamy o tym, no na temat przestrzeni publicznej, bo jeżeli w moim mieście powstały dzieła sztuki, w cudzysłowie, typu jeden pomnik, jedna fontanna, jeden plac, który jest w całości krytykowany przez ludzi, których autorytety są autentycznymi autorytetami twórców, a równocześnie jakaś rada miasta złożona przeważnie z ludzi o dobrych intencjach, o kompletnym jednak braku poczucia jakiejś etyki, czy jakiś zarząd miasta decyduje o tym, że się tę przestrzeń psuje. To co mówił pan Michał, no przecież niedopuszczalne jest, żeby zamówienie prywatne dla dewelopera czy dla kogoś w przestrzeni, która jest przestrzenią chronioną, mogło nam ją tak niszczyć, bo absolutnie, panie Michale, architektura jest wielką sztuką, bo tylko ona pozostaje, a po naszym gadaniu to najwyżej zostanie po teatralnym, to że ja opowiem, że kiedyś grałem w teatrze, a po Bromskiego zostanie trochę celuloidu. Natomiast to zostaje. I teraz są miejsca, pan był w Szwecji, ale ja byłem szkolony w Edynburgu, gdzie nie ma zgody w ogóle na przykład na umieszczenie reklamy poprzecznej, która by psuła widok na przestrzeń zabytkową. Jeżeli ja walczę z gościem, co ma napisane na ulicy Grodzkiej bar na niebiesko i proszę go, żeby to zrobił dla mnie, bo jestem człowiekiem z miasta. Więc my będziemy próbować to, przed wojną były ustawy, wewnętrzne uchwały miast i naszego miasta. Szczęśliwie weszła, tu akurat weszła możliwość tworzenia parków kulturowych i taki park kulturowy w Krakowie jest utworzony w obrębie Plant, a przepisy wykonawcze wejdą do grudnia, więc pojawiło się jakieś światełko w tunelu, żeby tą przestrzeń publiczną uporządkowywać, ale faktycznie to też jest wyzwanie. To tak, pani prezydent, ale jeżeli ja obserwuję coś, co jest gniotem w mieście, który zbudowali nasi pradziadowie,
to ja pod skórą czuję, że to prawdopodobnie był najtańszy projekt. Tak jest. No tak, dokładnie. To była jakaś oferta, która wpłynęła, wybrana w trybie konkurencyjnym i dokładnie została zrealizowana. No niestety tak właśnie jest, że stosowanie innych kryteriów, nawet jeżeli podejmuje się te próby, to kończy się tragicznie i później to postępowanie, unieważnienie umowy z wykonawcą, który został wybrany, wydawałoby się ze wszechmiar racjonalnie, wiąże się raz z tym, że oczywiście on ma prawo do pozostawienia sobie poniesionych dotychczas nakładów, nie odzyskuje się całości środków. No, sytuacja jest dramatyczna, w związku z tym zamawiający publiczny po prostu najczęściej nie ryzykuje i mamy to, co mamy. Problem jest o wiele bardziej złożony, dlatego że ta dominacja ofert najtańszych, czyli innymi słowy lichoty, ma powody złożone. To jest i obawa przed posądzeniem o rozrzutność, o niegospodarność. Utarło się przekonanie, że ten, kto kupuje tanio, to jest gospodarny, jest oszczędny, jest wzorem do naśladowania wręcz. Jest to premiowane. Nikt nie pomyśli właśnie, jakie są koszty tej taniości pozornej. A dalej, organa kontrolne, czego państwo, podejrzewam, też doświadczali. Zupełnie inaczej odnoszą się do sytuacji, kiedy pani wybiera trzecią czy czwartą w kolejności cenowej ofertę, a inaczej, jak jest oferta najtańsza. Nie mam racji, pani prezydent? No tak, no absolutnie nie może być oferta najtańsza. Sygnał, jak znam życie, trzeba kończyć. Nie. A jak trzeba kończyć, to trzeba doprowadzić do konkluzji, żebyśmy... Panie pośle, ale jeszcze przedtem, sygnał o kończeniu przyjdzie tu do ucha, bo mam takie coś tu, co mi mówi, że trzeba kończyć, ale jest sugestia, żeby zwrócić się do państwa, czy macie państwo pytania, propozycje, uwagi na bazie tego, co mówiliśmy, czy generalnie w temacie, który jest przedmiotem tej dyskusji. Rozumiem, że mikrofon i ekran dla państwa w tym momencie. Oczywiście fantastyczna była pani wypowiedź, naprawdę, bo to są wszystkie przygody, które również przeżyłam jako producent filmowy realizujący duże przedsięwzięcia, a potem dyrektor telewizji w Łodzi, gdzie miałam Radę Miasta i byłam świadkiem wydawanych decyzji przez Radę Miasta i przez wybieranie w konkursie różnego rodzaju realizatorów przedsięwzięć artystycznych, ale też jakby takich dokonań dla miasta, prawda? I wybieranie kryterium pod tytułem najtaniej zrujnowało to miasto, zrujnowało całą ilość festiwali, które się tam odbywały, ponieważ osoby, które, tak jak pani powiedziała, osoby, które kontrolują czy oceniają, to są osoby, które nie mają w ogóle o niczym zielonego pojęcia. Jeżeli w szpitalu następuje ważna operacja kardiologiczna czy chirurgiczna i potem w jakiś sposób ona jest udokumentowana, a potem kontrolowana, biorą w tym udział eksperci. Ludzie, którzy kontrolują przedsięwzięcia artystyczne, tak jak pani powiedziała, nie wiedzą absolutnie te wszystkie nazwiska, nic im nie mówią, to powinna być również grupa ludzi, tak jak jest wszędzie na świecie, że jeżeli kontrolujemy budownictwo, to na budownictwie się musimy znać i wiedzieć, dlaczego to nie chodzi o najtańsze materiały, tylko najuczciwsze, najtrwalsze, i prawda, które nie przyniosą reklamacji i dodatkowych kosztów. Tak samo jest w kulturze, że po prostu muszą się ci kontrolerzy być grupą ludzi, prawda, która wie, co kontroluje i wie, na jakiej zasadzie to funkcjonuje, sprawa kultury, prawda. Wiele razy jest robione, prawda, są te festiwale, no przecież wiadomo jest, że budowanie teraz muzeum, Wielkiego Muzeum Współczesnego w Warszawie, czy jestem w Radzie Artystycznej Muzeum w Łodzi, przecież my nie kupujemy w sektorze na przykład sztuka abstrakcyjna. Nie kupujemy od najtańszego, prawda? Albo realistyczne, nie kupujemy od najtańszego. Jak będzie funkcjonowało muzeum współczesne, wielkie współczesne muzeum, które będzie kupowało dzieła do tego? No będzie pustką wiało, dlatego że nie będzie właściwie nic można nazwać. Kiedyś wiozłam na wystawę wielką, którą organizowałam w Centrum Pompidou, obrazy Starzewskiego, no to na granicy facet powiedział, co to za bohamot, sam bym to lepiej namalował, no faktycznie, no i to są takie sytuacje, że prawda, ktoś, kto nie wie, o czym my mówimy, w jaki sposób sztuka funkcjonuje, no to, no
to nie możemy tutaj, ta dyskusja, która się tu odbyła, powinna być pewnie w Sejmie, bo tutaj nie szukamy rozwiązań. Tu państwo dali nam świadomość bzdury, prawda, w jakiej my funkcjonujemy i że właściwie to jest państwo przestępców. Nie ma dobrej wiary, nie ma w dobrej intencji. I to jest ten nasz mankament, przepraszam. Dziękuję. Gdybyśmy prezydentów miast mieli takich jak pani, to po prostu... No dobrze, ale gdybyśmy mieli w Łodzi, gdybyśmy mieli w różnych innych miastach, to naprawdę to by inaczej wszystko funkcjonowało. Świadomość i wiedza. Dziękuję bardzo. Prosimy. Kto z państwa? Jeśli nie ma chętnych, to ja, jeśli państwo pozwolą, chciałabym powiedzieć, że problem jest głębszy, bo to jest problem natury psychologiczno... fizjologiczno-administracyjne i on zaczyna się zupełnie gdzieś indziej od tej prostego braku kapitału społecznego w Polsce, że za każdym razem po drugiej stronie urzędnika jest przekręta, złodziej, człowiek, który coś chce zrobić drożej niż można i tak dalej. To nie dotyczy tylko ustawy o zamówieniach publicznych. Pierwszym złodziejem jest urzędnik, bo on wytwarza sytuację korupcjogenną, żeby dostać łapówkę. Nie zapomnijmy o genezie. I powiem więcej, że jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, która staje się powoli sytuacją niebezpieczną, ponieważ te wszystkie organy państwa na razie i sprawy, one działają osobno i każdy na swój użytek produkuje jakąś straszliwą stertę przepisów, interpretacji i tak dalej. I chciałam tutaj powiedzieć a propos wprowadzenia do następnego panelu o podatku VAT. Z ustawy o podatku VAT płynie mianowicie pewnego rodzaju filozofia. Bo to do praktyki to się ma ciężko raczej i dlatego jest tyle organów kontrolnych, ale powiem taka filozofia, że artysta wynajęty świadczy usługę. Jeżeli świadczy usługę, to zgodnie z szóstą dyrektywą unijną musi być opodatkowany podatkiem VAT. Kontynuując tę filozofię, ja na ten temat był wielki spór, 3 lata trwał, w końcu jakimś cudem te umowy o dzieło zostały wyłączone z tej ustawy o VAT-ie, ale w sposób bardzo pokrętny, to państwo zobaczą przy następnym panelu, bo będziemy pytać ministra finansów, jak zrozumieć przepis, w którym zwolniony z VAT-u jest tylko ta umowa o dzieło, w której odpowiedzialność tego, kto wykonuje to dzieło, jest w stosunku do osoby trzeciej, czyli na przykład do Pana Boga, nie wiem. W każdym razie, jeżeli przyjąć tą filozofię, jeżeli artysta wykonujący dzieło po prostu świadczy usługę, no to jasne, że podlega wszystkim rygorom ustawy, także prawo zamówień publicznych. Więc ja myślę, że tutaj jest potrzebna w ogóle jakaś biała księga problemów związanych z pozycją osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, wykonują wolne zawody, bo to nie tylko dotyczy twórców. To ja mam zamówić najtańszą ekspertyzę prawną? Czy mam oczywiście ją rozbijać na podtematy i robić tak, żeby była mniej niż 14 tysięcy euro, prawda? Ale prawną to się możesz kupić, jaką pani dyrektor sobie życzy chyba. Prawnicy zadbali o to. Także my jeszcze dokończę tylko, więc postuluję, może byśmy korzystając z ruchu Obywatele Kultury i korzystając z państwa także doświadczeń, bo część z państwa takie doświadczenia ma, zrobili białą księgę tych wszystkich absurdów, która by doprowadziła do zmiany podejścia, bo tutaj to podejście jest różne w różnych resortach. Polska jest resortowa, Polska jest bardzo centralnie jakby sterowana, więc może byśmy byli w stanie wypracować to wszystko, co nas boli i przekazać jakiemuś zespołowi, który powstanie przy pakcie, bo jutro zostanie podpisany Pakt dla Kultury, który przewiduje, że powstanie przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zespół do spraw wdrażania paktu. I być może w tym zespole powinni być też przedstawiciele tych resortów, których działalność, no zamiast pomagać nam rozwijać kulturę, to tę kulturę wiąże niepotrzebnie. Proszę bardzo, ktoś z państwa? Badań dotyczących efektywności na zasadzie nakład-efekt stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Otóż ja 2 tygodnie w tej chwili przygotowuję uzasadnienie na zakup instrumentów muzycznych, smyczkowych
I proszę mi wierzyć, jest zaangażowana w to armia prawników, muzyków, animatorów kultury, kogoś tam jeszcze. Wypadałoby podsumować kwoty, jakie wydajemy na przygotowanie procedur i porównać z efektami. Obawiam się, że wydajemy mnóstwo pieniędzy bez sensu. I dlatego proponowałbym, sugerowałbym, prosiłbym o stworzenie naprawdę takich ram prawnych, które pozwoliłyby ludziom odpowiedzialnie podejmować decyzje. Dziękuję uprzejmie. Dobrze, dzięki bardzo. Zapisałem to sobie i już jutro albo nawet dzisiaj porozmawiamy o tym z panem ministrem, bo wydaje mi się, że jednak są jakieś możliwości, bo też pomagam przy tych zakupach i instrumentów i no ale musiałbym znać szczegóły, bo boję się, że troszeczkę, że może nie ma... Dobrze, dzięki. Okej. Okay. Bardzo proszę, bardzo proszę. Wiesław Dąbrowski się nazywam. Brałem się na czerwono, bo tak myślałem, że to właśnie będzie adekwatnie do tego. Tylko Małgośka Potocka zlekceważyła to. Trudno. Ja do pani prezydent. Ustawa z wolnej ręki. Takie nomenklatura, zaliczki i tak dalej, to mnie to przypomina trochę bazar. Ja bym proponował, żeby napisać, że płatność nastąpi na podstawie transz. Pierwsza transza po podpisaniu umowy, druga, trzecia, czwarta. Niestety... Nie ma zaliczki słowa. Nie ma słowa zaliczki. Ale jest definicja zaliczki. Każda odpłatność w umowie przed wykonaniem jest zaliczką, więc bez znaczenia jest, jakiego słowa się użyje, nie da się przedpłaty jakiejkolwiek uczynić. Ja jestem, mogę tak powiedzieć, spod ręki Waldorfa i on mi mówił tak, jak masz kogoś kopnąć, to nie mów, że go kopniesz w D, tylko kopniesz go tam, gdzie plecy kończą swą szlachetną nazwę. Tu pani Adorowicz jest mistrzynią wymyślania sposobów, jak tak stosować ustawę, żeby nie można jej było negatywnie interpretować. Oczywiście, czy nazwiemy to transzą, czy nazwiemy to przedpłatą, czy nawet jeżeli to nazwiemy zabezpieczeniem na rzecz ważności umowy, to zawsze może być interpretowane jako zaliczka. Tutaj się stosuje takie uniki tak naprawdę, które niczego nie rozwiązują, bo są dalej unikami i nie są racjonalne, że dzieli się zamówienie na części, twierdząc, że opis na przykład tego dzieła, które będzie wykonane, to jest 50% wartości i ta wartość intelektualna jest tak unikatowa i płaci się za część tego dzieła, później po jego wykonaniu płaci się za drugą jego część, czyli już rzeczywiste wykonanie, co z kolei tak naprawdę naraża zamawiającego publicznego na to, że teoretycznie, gdyby artysta był nieuczciwy, to mógłby napisać te swoje 3 strony briefu czy pomysłu na to, czym ma być dzieło, a wziąć 50% honorarium i powiedzieć, że nie będzie robił drugiej części, a pierwszą część my sami poświadczamy, płacąc mu, że wykonał prawidłowo. Pytanie mogę zadać? Bo ja podzielam pański punkt widzenia, bo ta transza czy ta zaliczka, to ja też jestem producentem wieloletnim. To służy temu, żebym ja sobie przytrzymał tego artystę, żeby on to dla mnie zrobił. I w związku z tym mam pytanie dotyczące tego, co pani prezydent mówiła, że jakieś dziewczynki śpiewające oddały te 100% w Krakowie, zespół. No dobrze, no ale czy one nie poniosły kosztów utraty przez miasto i przez organ zamawiający tego całego koncertu, no bo jeżeli ja się przygotowuję, one zwracają koszty. Normalnie umowa jest tak skonstruowana, że jeżeli ja nie przystąpię do realizacji dzieła, bo mam stale takie umowy, to ja ponoszę koszty. Jak to było w takim razie? Oczywiście umowa bardzo precyzyjnie takie rzeczy definiuje i mówiła o tym, że właśnie w przypadku, kiedy to będzie na miesiąc przed występem, to jedyną sankcją karną jest zwrot przez nich tego honorarium. W przypadku późniejszym zwrot wszystkich nakładów poniesionych przez zamawiającego związanych z przygotowaniem tego koncertu. To są rzeczy, które na szczęście nie wynikają z ustawy. Normalnie są cywilnoprawnie regulowane i jak sobie skonstruujemy tę umowę, to jest nasza sprawa.
prawa. Akurat w przypadku zamówienia z wolnej ręki nie ma też obowiązku, umowa nie stanowi załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, więc tak naprawdę jej kształt jest ostatecznie wynikiem negocjacji z artystą, więc tutaj przynajmniej jest jakakolwiek, chociażby minimalna swoboda. Proszę Państwa, tak, ale też nie może być to w ten sposób, że wymieniamy się skądinąd dobrymi radami, doświadczeniami, podpowiadając sobie, jakby tutaj wyinterpretować, jakby tutaj sobie obejść, jakby tutaj znaleźć kolejny myk na to, żeby rozwiązać problem praktyczny. To tak nie może być. Pierwszy wniosek, który jest dla mnie oczywisty z tej także dyskusji dzisiejszej, że prawo musi być tak napisane, żeby tego rodzaju praktyki stanowiły margines, to one zawsze będą, te prawnicze rozważania, wyszukiwanie jakichś recept, natomiast generalnie powinien to być maleńki margines. Innymi słowy można powiedzieć tak, prawo, które nagminnie powoduje czy wymaga stosowania takich chocków, klocków, po prostu jest prawem złym. Ergo wymaga gruntownej zmiany, przebudowy, czy też no, może tutaj narażę się, idąc za daleko, napisanie od nowa. Kto je ma zmienić w takim razie, Panie Pośle? Znaczy, jedną tylko rzecz powiem. Nie. To nie idzie przez, przepraszam. Oczywiście to przyjdzie, przychodzi do nas, ale to nie jest ustawa, która jest przygotowywana przez Komisję Kultury, prawda? Jasne. Przy okazji, tak, przepraszam za telefony, ale jestem w trakcie sesji Sejmu i dlatego odbieram. Także oczywiście, że my mamy zmienić i dlatego rozumiałem, że pani minister Odorowicz mnie zaprosiła tutaj na ten panel. Ja to, co o czym mówimy, zbieram albo w formie też tego, co będzie finałem tego obywatela kultury, to będzie jeden z podstawowych rzeczy, inaczej to nie miałoby sensu w ogóle ta nasza rozmowa. Oczywiście, jeszcze jedna kwestia, jeśli można, dopełniając to, co pozwoliłem sobie powiedzieć przed momentem. To nie może być prawo, nie może być ustawa resortowa. Agnieszka mówiła słusznie o Polsce resortowej. To nie może być ustawa, która będzie specyficzna dla kultury, służby zdrowia, mundurówki i jeszcze XY rozmaitych innych środowisk bardzo ważnych, które gdyby się znalazły tutaj reprezentowane przez swoich przedstawicieli, też by mówiło o specyfice, też by przytaczały ileś przykładów i całkiem rozsądnych, słusznych, z którymi trudno byłoby się nie zgodzić. Tak. Więc to musi być regulacja, która ma z jednej strony na tyle ogólny charakter, że uwzględnia wszystko, ale z drugiej strony na tyle elastyczna i na tyle przyjazna, żeby można było no, uniknąć sytuacji, o których tutaj mówiliśmy. Jest to zadanie ogromnie trudne, ale moim zdaniem wykonalne, bo tak jak tu koledzy przytaczali przykłady, no czy Szwecji, czy innych krajów, ja też miałem okazję oglądać, jak to jest w innych krajach i wiem, że jest to możliwe. Jest to trudne, jest to bardzo trudne, wymaga i zaufania do obywateli i do wykonawców tej ustawy, wymaga zmiany doktryny, że tak powiem, i przyjęcie koncepcji domniemania niewinności, ale jest możliwe, absolutnie. I jeśli można tą konkluzją, to dzisiejsze spotkanie i tę dyskusję skończyć, to pozwolę sobie tym właśnie zakończyć, bo to jest chyba najistotniejszy i najważniejszy wniosek i tak naprawdę wszyscy, którzy dzisiaj się wypowiadali i po tej stronie sali i po tej stronie ci z Państwa, którzy głos zabierali, tak naprawdę chyba to mieli na myśli, że to po prostu trzeba zmienić. Nie wiem, czy moi pani... Jeśli można, Państwo pokazali nam sytuację, którą doskonale znamy. Wiemy, że jest taka, jak jest, ustawa jest taka, jaka jest. Nie zmienimy ją w tej chwili dzisiaj na żadnym panelu. Dziwią się wszyscy, czy konkludują, że porównujemy instrumenty muzyczne do cegieł i kryterium ceny stosując, rzeczywiście wybieramy najtańsze, no bo można kupić rzeczywiście instrument za 200 zł i za 200 tysięcy złotych. Ale ta ustawa zmusza wszystkich nas, tych zamawiających, do stosowania właśnie tych twardych kryteriów. Kryterium, jakie jest twarde kryterium instrumentu muzycznego, czy koncertu, czy dyrygenta, czy solisty? Międzynarodowość i na jakim poziomie? Referencje artysty, że ma 20, ale od 21 dopiero jest międzynarodowa, 19 to jeszcze nie. Czy opinia muzyka orkiestrowego, że taki instrument jest znakomity, to jest wystarczająca? Nie,
kontrolujący, jak Państwo też nam powiedzieli wcześniej, sprawdza, nie znając się, sprawdza argumenty twarde, cenę. To musimy, dla nas to jest z mojego punktu widzenia najistotniejsze. Nie kryterium ceny ma być kryterium ostatecznym, a nie ma możliwości innej, bo zawsze ten kontrolujący może przyjść i powiedzieć, ale było za drogo, a co to znaczy, że on jest znakomity instrument? Kto powiedział, że firma X jest lepsza od firmy Y? Ja wiem, że to jest koniec debaty, więc nie chcę, ale ja mam doświadczenie, bo ja byłem dyrektorem Wydziału Kultury Miasta i mi podlegały ogromne pieniądze do mojej wewnętrznej dyspozycji. Przechodziliśmy z jednego systemu do drugiego. Po czym na skutek zmian, które nastąpiły, wejścia wolnego rynku i tak dalej, okazało się, że 15-krotnie mniej kolejny dyrektor Wydziału Kultury miał do czynienia. I druga rzecz jest taka, że niestety, tak jak w przypadku tego nieszczęsnego, jak mówiłem, popiwku, że to jest ta część, że pan mówi, że nie może być resortowa, ale jeżeli ona jest ogólna, to do tego muszą być jeszcze dodatkowe jakieś rozporządzenia. Problem polega na tym, że za pieniądze publiczne w wielu krajach i w naszym stały się możliwością niestety różnego rodzaju malwersacji i nadużyć, które widziałem na własne oczy i widzę do tej pory w świetle prawa. Ja je obserwuję i dlatego to tak funkcjonuje. Ja się z tym nie zgadzam, ale wiem, że ona chroni publiczną własność. Powiem panu, że miałem wtedy to pytanie, bo byłem szefem wszystkich i mi powiedzieli, czy ty możesz być w ogóle uczciwy? Jeżeli ty jesteś dyrektorem teatru i jesteś nade mną, czy w ogóle nie brali pod uwagę, że może jestem tak wychowany? Ale niestety zdaje się prawo nie patrzy na to, skąd przyszliśmy na świat i jakie mamy zasady. I to jest pewien problem, o którym tu już Agnieszka Odorowicz mówiła. Proszę Państwa, już pokrzykują mi do ucha, że musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, uczestnikom dyskusji, Pani Prezydent, Panu Posłowi, Pani Michale, specjalnie dziękuję za ciekawy wątek architektoniczny i budowlany. Państwu za to, że wytrzymaliście z nami dyskutując, czy przysłuchując się dyskusji na tak prozaiczny, przyziemny, biurokratyczny temat jak zamówienia publiczne. Dziękuję bardzo. No i mam nadzieję, że do zobaczenia na następnym tego rodzaju spotkaniu, przy następnym Kongresie Obywateli Kultury, na pogrzebie ustawy. No też można. Dziękuję bardzo.